Dobry wieczór, moi drodzy. Dzień dobry. Jaki wieczór? Cholera jasna. Siemanko, siemanko. Cześć czaty, cześć tando. Halo, halo. Dobry wieczór, dzień dobry wszystkim. Tak, dzień dobry wieczór. Witam serdecznie na kanale Topski. O, no chyba wiecie, gdzie jesteście. Maszynista niepijany. Jeszcze nie. Dopiero w piątek, bo pracuję. Jak ty, Marku, mnie znasz? Dzięki za 29 miechów, mordo. Dzięki piękne. Cześć, cześć czaty. Marek, Maksio, Paweł, Rudkoś, czego się nabijasz, cholero jedna? Będzie dobrze, myślę, że będzie dobrze. Tak, jest ze mną Tando, czyli instruktor mój od ciapongów. Lucius, mi powitać witam ciebie, również. Jak i czaty. Tak, pobawimy się dzisiaj nowym symulatorem. Chwilę pojeździmy gdzieś tam, zobaczymy, jak wygląda kontrola. Co mi się nawet podoba, tylko nie mam pojęcia, o co tam chodzi, ale trochę się bawiłem. Nawet dwa pociągi przepuściłem, 18 przyblokowałem, to nie jest tak źle. Stąd te czerwone semafory wszędzie. Topski działa na kontroli, kurde. Tak, słuchajcie, szczerze powiem, bardzo, bardzo fajnie to wygląda w porównaniu do maszyny. Ostatnio, wczoraj nawet sobie maszynkę jeszcze odpaliłem na chwilę. Kurde, jest spoko, ale no jednak tutaj graficznie to wszystko wygrywa. Ustawienia ultra ustawione. Słuchajcie, wszystko chodzi fajnie, pięknie. Czasami jakieś ścinki są, ale to nie jest już wina sprzętu, to jakieś chyba, podejrzewam, że jeszcze tutaj może serwerów, może czegoś gdzieś tam przy... Nie? No możliwe, że coś się świetnie pytuje, czy co. No właśnie, właśnie. Kiedy Microsoft? Niedługo, Maksio, niedługo. Rutkoś, jak ja się rozbiję przez ciebie, to będzie twoja wina. Czyli będzie musiał je pić za dwa dni. Damy radę, damy radę. Słuchajcie, dobra, jak widzicie, jesteśmy w menu głównym, maszynista, edytor, lokomotywownia nie jest niedostępna. Mamy tylko tryb wielu graczy, więc wchodzimy. Zobaczymy, od razu przechodzi nam do serwerów. Tutaj dziś miałem piaskownica, PL1 piaskownica, tutaj się pobawię, słuchajcie. Póki jeszcze jasno, dlatego live wcześniej, nie wiem, tu się nie da godzin zmieniać, cholera. Możesz, jest kurczę, jedyny, teraz zauważyłem, że jest Katowice, jedyny serwer. Katowice Opoczno. No, a ty, jedyny serwer, gdzie jest minus 10 czasu UTC, to jest PL3, ale z niego mnie zawsze wywala, nie wiem dlaczego. No nic, zobaczymy. Jedziemy. Piaskownica dalej. Pobawimy się najpierw ciapongiem. EP07 sobie weźmiemy. Wybierzemy. A później jako dyżurny ruchu, jak już wiesz. Ja przejadę, to potem mogę innych blokować. Stąd no, z gdzieś, dyżurnym ruchu może mieć trochę więcej problemu. To moim zdaniem przynajmniej bycie dyżurnym. To jeszcze nie jest w ogóle dobrze zrobione przede wszystkim. Oni nawet na forum piszą, nie? Znaczy, o, maszynista to. Wiesz, cześć, cześć. Chodzi mi generalnie, że dyżurowanie jest znacznie trudniejsze, wymagające od osoby. Prowadzenie pociągu. Znaczy, takie jest moje zdanie. Czekaj, 16.06? 16.06 bierzemy. Trochę wcześniej, okej. Okay. Godzina 07, zobaczymy, dokąd dolecimy. No, bardzo mi się nie podoba to, że widzę Opoczno, bo to jest mieścina niedaleko mnie i trochę mnie to... tak. Panie, to nie maszyna, to taka lepsza maszyna. Kiedy będą koleje topskowe? Jak ta gra wyjdzie, jak będzie możliwość wspierania modów i malowań? Dareczka poprosimy, będzie kura w chromie nam malował ciaponki. Także będzie, będzie. O! No i właśnie, co mnie wkurza, że
to od razu jedzie. Wyłączymy tryb auto. No i co? I ciśniemy ciapongiem. No, daj mi tą spację, dobra. Sterowanie bardzo podobne do maszyny. 120 mamy, 125 ograniczenie i literką G możemy schować sobie cały chat. Bo ty grałeś wcześniej w SimRaila, bo ja tutaj nie miałem z nim do czynienia. Nie miałem czasu. No nie, właśnie tak, no dzisiaj, znaczy mam dzisiaj. Takie, mam takie pytanie, jak ty od kilku dni tylko grałem. Dobra, ale jak dołączasz taki serwer, to w losowym miejscu się dorzuca do pociągu, czy w tym samym zawsze? Ty, chyba tam masz napisane mniej więcej, ile będzie trwał scenariusz, plus minus. Tej mapki też nie rozumiem, słuchajcie, jesteśmy pociągiem 14-127. Tam będzie ograniczenie po prawej stronie, to nie nasze. To jest jesteśmy góra Włodowska, zobaczcie, jakiś samochód jedzie. No widoczki ładniejsze, na pewno ładniejsze są, kurde, muszę przyznać. Góra Włodowska, ale dokąd my lecimy teraz? Zawiercie. Zawiercie? To kurde, coś mi kojarzy się z tym. Zielone, dobra, ciśniemy. Bocznikujemy naszą maszynę, kurde, dawaj. Słuchajcie, no i przede wszystkim kamera. To już jest na plus. Sterowanie kamerą można przybliżać zupełnie inaczej, aczkolwiek ta kamera też jeszcze jest zbagowana. O, właśnie o tym mówię. No dobrze, bo chciałem się zapytać. Dorzucę o ci... kurde, co jest? Ty! Jebłem! Skąd? Gość, to gracz jakiś był! Kurwa! Gra już wyszła, jeszcze nie wyszła, ale już można pograć oczywiście. Ty, nagłe, jebłem, nagłe! Tam nagłe, i co by to dało? I tak by mnie wytarboził. No jedziemy dalej, tam gdzieś się przyjął. Jedziemy dalej, za tylko. W końcu nie widziałem się. W losowym miejscu się pojawiasz tym pociągiem? Czy zawsze w tym samym? W losowym miejscu jakimś, gdzieś zależy, jest, to masz tam... napisane, ile masz scenariusza jeszcze, nie? Tak, bo tam było właśnie, że miały być takie właśnie boty, które jeżdżą po mapie i możesz tak, przyjąć tak. Taki no i właśnie w takim jednym z... możesz go... no i właśnie go przejmujesz, co mnie trochę wkurza. Oczywiście tego nie będzie, jeżeli gra już wyjdzie. Na pewno. Ty gościu, no tory mi się wpierdzielił, no szkuś. Gra ma być w styczniu. Słuchajcie, dostępna. Wiesz co, na Steamie. Mały joke. Czy ma być coś w stylu ETS? No, zależy, jak to zinterpretujesz się w stylu ETS, no bo jakby... Podejrzewam, że nikt tu nie stworzy, a póki co, nie stworzą prywatnych sesji. Te serwery będą publiczne, gdzie wiele graczy będzie mogło wejść naraz, a nie, że sobie ze znajomymi pograsz, bo jednak... Cała no właśnie ciekawe, jak to będzie, nie? Centralna magistrala kolejowa jest dosyć obszernym odcinkiem. Poczekaj, no bo tu masz przecież kilka serwerów. No i na tym serwerze, czy to będzie kocioł, jak taki ktoś jak ja, dobra, jak się zapoznam z tym, będzie okej. Ale jak wejdę tak sobie z partyzanta, to ja nie będę wiedział, co ja mam robić, wiesz, jak mam kontrolować te ciapongi, nie? Taki sam problem jest, dokładnie taki sam problem jest w Train Driverze, ale jednak... Tam też każdy może wejść? Tak, tylko tam jest tak, że musisz przyjechać chwilę na trybie single player sam ze sobą, ale to da się naprawdę w prosty sposób zrobić chwilę, moment. Ale słuchajcie, możemy wstać. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że jednak takie symulatory w większości przypadków trafiają do osób obeznanych z tym tematem. Plus minus już, na tyle, że umiem jeździć. No. Co prawda zdarzają się pojedyncze przypadki osób, które widzą, że pociąg fajnie będę jechał, ciekawe kto się robi, siadaj mi swoją rozgrywkę innym. Kurde, dobra, siadaj, usiądź ale za tym, ale oni dosyć szybko znikają jednak. Aha, no widzisz. Czuwaka, pantograf, ogrzewanie pociągu tutaj włączone, bo mnie się za to... pyta, czy tracker działa w... Ty, nie wiem, wiesz co, ale jak bo dasz ja mi chwilę... Ja nawet nie wiem, co jest w ustawieniach tego symulatora, tak nazwijmy to ładnie. Oświetlenie przyrządów chciałem włączyć. Słuchaj, Leo, teraz na lądzie, ale jak dobra. Się Dobski postara, to może i będzie w powietrzu przez chwilę. Tak. Dokładnie tak. Dobra, bo słuchajcie, kurde, mam opóźnienie i nie mogę za szybko zapierdzielać. Siema, Leon, siema. Halo, co to jest za przekroczenie ograniczenia prędkości? Przecież Hustler ma swój próg. Oj tam. Słuchaj, kurde, no. Ty, no słuchaj, wiem. No pokazuję ci tutaj ten cyfrowy cyferblat na prawym dolnym rogu 130, a Hustler 120 nabija nadal. No i niestety to takie, kurde. Przecież to jest urządzenie analogowe, które tylko no, cyka nie? sobie. No, dokładnie i to nie jesteś w stanie, wiesz, on, dokładnie on zobaczyć, ma dosyć nie? duży, że tak powiem, próg błędu. Tak? Plus minus. No tak, ale dlatego tutaj masz ten... Można to wyłączyć zawsze, ale ja bardziej chciałbym wiedzieć, kiedy ja będę miał... No właśnie, kiedy ja się zbliżę, 26 po powinien tam być. Zawiercie, Warszawa, ty, nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. Będę, ja też jeszcze do końca nie wiem, Warszawa, Grochów, Bochumin, to jest cała relacja tego ale pociągu. Ale kiedy ja tam będę? EC to jest kategoria, to jest EuroCity. 14.127 to jest numer. Godziny masz i teraz tak. Nie, inaczej. Czytając jakaś ten obrazek, godzina. Teraz jedziesz z góry Włodowskiej do Zawiercia.
bo masz jakby na kreseczki, czyli na zawierciu będziesz 36, odjazd 37. Aha, a mam godzinę już, nie, poczekaj. Jesteś opóźniony. O, deszcz zaczął padać. Tylko nie wiem ile 8 minut opóźnienia mam. 8, na dole jest napisane. Dlatego chciałem przyspieszyć troszeczkę, ale... Aj, za mocno zaraz. Raz. Nie ciśniemy teraz. Trzymam cały czas plusa numerycznej, słuchajcie, to się fajnie ten zwiększa. Cześć, Paul, siemanko, siemanko. Dobra. Ale widzisz, kurde. Tutaj akurat to, co muszę pochwalić w SimRailu, to że on kafelkowo, że tak powiem, ładuje mapę, czyli nie masz tego takiego miejsca, gdzie się na przykład, nie wiem, sceneria przeładowuje z jednej na drugą, albo... Aha. Nie wiem, co tutaj... To bardzo fajnie urealnia tę grę. No to jest to samo co w MFS-ie, X-Plane i w takich symulatorach, gdzie są duże odległości między punktami A i B. No w Tedeku akurat jest to tak zrobione, tak rozwiązane, że są scenerie po prostu. Ale całkiem fajnie to wygląda, tu jest trzeba przyznać, nie? Scenerii. No. Ładnie. Patrzę na tę grę, naprawdę wygląda to fajnie. No kurde, no graficznie na pewno jest lepiej. Ty co tu mi się stało na tym ciśnieniu? Jakieś na czerwono te? Ja mam troszkę z opóźnieniem, także... No, ja się domyślam. No to za chwilkę będziemy w zawierciu w takim razie. Te kreski na tym... Czerwone takie tutaj, oznaczają, na 0406. To są... Kurczę, żeby ci teraz nie skłamać. Generalnie chodzi o to, że tego nie przekroczysz. A jeśli przekroczysz, to jest taki punkt krytyczny, nazwijmy to tak. Aha. Generalnie tam zazwyczaj hamuje się na 0203. Jak gram na max settings. Jak patrzyłem na manometrach w wagonach, jak jeździłem Intercity, to tam oni wbijali zawsze 0203. Aha. Na dohamowaniu trochę mieli więcej. Ale to tam... No mówię, to są takie miejsca... Opisałbym to, że bardziej to jest ile powietrza możesz nabić do takiego... To jest przewód główny akurat. 40, czyli 4 po. Za 4 minutki powinniśmy być na stacji, słuchajcie. A gram tak, gram na ultra, wszystko na maksa ustawione. No wygląda to ładnie, pamiętajcie, że live troszeczkę wam może to obcinać niestety. O, zobacz, czegoś to ty możesz nie dostrzec, ale ja trochę teraz widziałem. Bujanie. Bujanie, to ja widziałem, no to jest piękne właśnie, bujanie, przechyły pociągu właśnie na tych torach. To jest właśnie profil. Zajebiście to jest zrobione, nie? Przechył toru i nierówności w nim. Tak, ale te bujanie, to są ruchy głową, które można wyłączyć w tym symulatorze. W zasadzie to jest zrobione zajebiście. Dobra, ty trzeba przyspieszyć troszeczkę znowu. To tam, prawy górny róg, masz 4 km do zawiercia. Ach dobra, o widzisz, zajebiście Mata, no to ułatwi sprawę troszeczkę. Faktycznie, no ale no, to jest to, że wsiadasz do pociągu, byle jakiego w zasadzie można tak to powiedzieć. I co? I niestety od razu jest ten. Od razu jest opóźnienie jakieś z reguły, nie? Te boty jakoś tak jeżdżą. Nie wiem, może specjalnie zrobione, żeby albo trochę po gdzieś tam nadgonić. Dyżurny jest trochę taki nierozgarnięty. Wiesz, przetrzymuje pociąg przed wjazdem. Tando, może ty coś słyszałeś o zmianie pogody? Teraz już mogę, nie wiem, dobra. Czy tutaj ci mały joke chodzi o czymś takim jak, nie wiem... Nie będzie realnej pogody. Live weather. Być może tak dodadzą ją kiedyś, to nie widzę żadnego problemu, tylko no póki co na pewno mamy noc, dzień, deszcz, nie wiem jak ze śniegiem, ale... No właśnie przed chwilą zobaczcie na boczną szybę, jak to fajnie wygląda, co lepsze, tym jaki tam jest jeszcze pociąg, jest jeszcze jeden pociąg w tym kurde taki. Elf, tak, normalnie spryskiwacz działa, ty, ja pierdzielę. Ale a propos spryskiwacza, jak jechałem na tym symulatorze 6DG tutaj, jak mówię mojej urodziny, ja nie sądziłem, że takim symulatorze, to jakiś, nie wiem, symulator może zrobiony na potrzeby akurat tego... urządzenia, ale wszystko działało, nawet głupi spryskiwacz faktycznie mi na tych ekranach, które są normalne, tak, szyby dawał mi ten... Czy mapa jest duża? Na razie ciężko powiedzieć, jaka to jest mapa, jaka będzie to mapa i tak dalej. Gdzieś tam, kurde, tutaj jest Katowice, Warszawa jakieś pokazane, czy można dojechać do samej Warszawy? Kurczę, ciężko powiedzieć. Ja jeszcze tak daleko nie dojechałem. Oho. Hamuluj. Dwa pomarańczowe, to jest S13, jazda z prędkością nieprzekraczającą 40 na godzinę, dzięki za subika. Ale miałeś zieloną belkę, która podwyższa prędkość na dole, tylko może do... Do 60, tak? Do 100? Aha. Pomarańczowa okay. do 60. Ale zaraz i tak mamy czerwone światełko. Dojeżdżamy do zawiercia, moi drodzy. Kurde, hamuj. No i patrzcie, i dojechaliśmy do pierwszej stacji, w miarę bezpiecznie. Dobra, nabij.
O, teraz sobie dojedziemy ładnie. To bardzo ciekawe, bo póki sobie obserwowali CMK. Czuwak. Które tutaj, gdzie ja mieszkam, czyli w Tomaszowie. No ma być centralna magistrala kolejowa, tak, tutaj, tak, gdzie CMK. W Tomaszowie, to masz... Ja bym chciał północ. Na wprost masz, z jednej strony z Tomasza masz prosto wylot na CMK przez Idzikowice, masz łącznicę, aha, łącznik. Ty, tak. Manowaty, mi mówisz, że za godzinę restart serwerów, a skąd to wiesz i czy zawsze tak jest, o jakiejś tam godzinie? Kurde, to żeby mnie tutaj nic nie wywaliło. No nic, zawiercie. Hamujemy za chwileczkę. O, i teraz będziemy mogli wysiąść sobie z ciapongu właściwie, nawet. Na chwilkę. Co mi się też bardzo podoba, słuchajcie, taki tryb, coś jak First Person Mode, coś jak w Microsoftie teraz FS Realistic. Tak co pomyślałem, bo nie wiem, chyba tutaj nie ma, nikt jeszcze nie stworzył takiej koncepcji, żeby dodać faktycznie konduktorów do takich pociągów, drużynę konduktorską. No. Żeby jeden jedzie pociągiem, zwłaszcza nie sam, a drugi wychodzi na peron, gwizdze i wsiada do pociągu. Chociaż to jest może bezużyteczne, bo ten gość jedyny co robi, to tylko faktycznie wyjdzie na peron, sobie użyje gwizdka, tam powie odjazd i wsiądzie z powrotem. No tak. Chyba, że będzie to mniej więcej, ale to już by była takie... Symulatora bardziej by zrobili taką grę, że dali o kurde, ty, zapadłem się w podziemie, co jest gra? Sprawdzenie biletów przez drużynę. Ale tu już... No jak widzicie, gra ma jeszcze, jest jeszcze zbugowana troszeczkę. Ale zobaczcie na jakość tego wszystkiego. Kurde, no wygląda to dużo ładniej. O, patrz, nawet tu podłączenia nie widziałem, że można tak ten... Sprzęg śrubowy, ja pierdzielę. No tak. No wygląda to naprawdę fajnie. Wygląda to, kurde, rewelacyjnie. Impuls ma... Nie ma sprzęgu śrubowego, kurde. Sprzęg, i teraz żeby cię nie okłamać, bo to jest taka nazwa trudna. Scharfenberga. Aha. Dobry? Dobra. PKP Intercity Top Sky, wejść przez drzwi, tak? No a którędy? Przez drzwi? Toż nie, przez okno. Zamykaj drzwi i jedziemy dalej. Bo i tak mamy opóźnienie. Zamknij drzwi. Słuchajcie, fajny smaczek, czego w maszynie nie ma, takiego wysiadania i tak dalej. Kiedy pełna wersja? W styczniu, Dareczku. Grafika bardzo fajna. Mam, o, Dando, mam jeden żółty, to 40 na godzinę. Nie, następny wskazuje stój. No to daleko nie pojadę, to po co ja mam jechać? A nie, dobra, tam dalej jest, okej. Okay. Dobra, odluzowanie i ciśniemy dalej. W takim razie 9 minut opóźnienia. Słuchaj, ja tu mam taki dzienniczek, gdzie teraz egzaminuję, także słuchaj. Aha, dobrze, dobrze. Zobaczcie na to, kurde, no grafika jest piękna po prostu, to trzeba przyznać. A, bo ja trójką mogę wysiąść jeszcze. Czwóreczka, piąteczka, mamy takie widoczki. Nie można tu niestety wchodzić jeszcze, nie znalazłem sposobu. Ale widoki są całkiem fajne, trochę muszę przyspieszyć. Ciekawe, czy działa teraz mi nastawnik, jeżeli jestem, bawię się kamerami. Wiesz, z mojej perspektywy, okay. Ja już taką jedną rzecz chciałem wypadać, którą nie podejrzewam, że nikt normalny by nawet tego nie sprawdzał. Jak się zachowują zestawy kołowe na szynach i na rozjazdach? Czy faktycznie jest dźwięk stukotu na łączeniach? Wiesz co, no tego to ja nie wiem, bo ja nie jechałem, no nie pamiętam, kiedy ja jechałem w ogóle pociągiem. Szyny można łączyć na dwa sposoby. Na liniach magistralnych akurat się spawa, czy termikuje, jakoś tak się nazywało. A na takich mniejszych, kiedyś się to robiło, bo teraz już tak większość jest spawana, to się łupkami łączyło, takimi metalowymi elementami, które się chyba skręcało. Chyba kojarzę, o czym mówisz. I wiesz, na tych łączeniach no to nie było. Między szynami była przerwa i tukot był. 13 stycznia premiera, tak jest. Mam nadzieję, że to się nie przesunie, dokładnie. Byłoby fajnie. Jeżeli chodzi o cenę, kurde, tak, Lucius. Jestem tego samego zdania co ty. Nie znamy ceny, ale obstawiam plus minus 150 zł, 160 gdzieś. Mam nadzieję, że mniej, że 140, 120. Bieciki do kontroli. Byłoby fajniej. O, cholera. I kurwa, mówiłem komornik. O, otwieraj kibel. A nie, to konduktor tylko. Kible się otwierają? Nie, nie da się nawet wejść do tamtej kabiny. Cześć. Także cholera, nie wiem. Cześć. Kolejowym. O, na zero, na zero, na zero, na zero, bo tutaj mamy... Aj, za późno na te zero daje, kurde, tak wolno. Nie, zaraz czekam na znaki, dopiero będą, panie kurde. Kierowniku. A gdzie ten znak, że już mogę jechać? Tak długo, kurde, by było? Panie Tando, możliwe? Ale co tam miałeś... No był znak, żeby na dać nastawnik na zero, a nie ma tych takich już, wiesz, że już mogę. To ty tu jako ekspert przylizłeś? Tak. Zostałem zawezwany, prawda? O kurwa. Wreszcie możesz tu pisać. Pięć kurczę, minut musiałeś poczekać, jak jesteś nowym subskrybentem. Ja mam tutaj takie opóźnienie akurat i nie wiem... Musisz po prostu patrzeć, nie wiem, na No patrzę, ale nie widziałem, dobra. Ciśniemy.
Może akurat go nie wstawili na błąd scenarii czy coś takiego. W rzeczywistości też tak się podejrzewam, zdarza, że wstawiam jeden wskaźnik, drugi albo znak spadł. A było, było, albo znak jest no. Drugą stronę, że dla obróconej strony kładki o, dla pasażerów. Spójrzcie na to, kurde. Nie, no, w maszynie jakoś to tak się albo nie rzuca w oczy, albo nie wiem co. Ale Dareczku, to piękny taki przechył, nie? Ale ten profil jest tutaj. A tory, tak, tory były złe, podwozie też było złe. Cześć, cześć. W twoich okolicach jestem. Ty, ja nawet nie wiem gdzie jestem. Zawiercie, z Zawiercia ruszyłem w cześć, zasadzie. Tak, ruszyłem z Zawiercia i zapierdzielamy dalej. Kurde, bajka, no ja jestem mega zadowolony z tej gry. Wow. Aż się wystraszyłem, widzicie, jakiś lag był. Albo serwerów się wystraszyłem, kolega tu już nastraszył, że będzie kurde jakiś ten. Update serwerów, to restart. Cholera. Ty, ile tu torów macie to w tej Polsce? Online? Tam się... Tak, to tak, jest online. Ale, to są różne ale serwery, boty też jeżdżą, nie? Różne serwery jakby, nie? Nie, że... Tak. Jeżdżą. Nie chcę ci teraz skłamać. Cześć, ale... ziomek. To może być jakaś taka... Kurczę, teraz nie wiem. Gdzie jest z Zawiercia, gdzie? Na Dąbrowę. Z Zawiercia teraz do Łazy jadę, ale do a później Dąbrowa. Do Dąbrowy. Tak, do no Dąbrowy. To, tak, to są tory, tam są takie po drodze. I to jest bardzo mi się bardzo podoba taki koncept właśnie, że masz z jednej z prawej i z lewej masz tory, gdzie tam pociągi Dąbrowe stoją, zatrzymują się, oczekują. Następny semafor stój mi pokazuje, ty. No rzecz cholera jasna. No wskaźnik w 18 był ostatni semafor. Daj spokój, tu. No oby tylko nie było tak, jakbyście się śmiali, to będzie na ciebie, kurde. To będzie ludzkość na ciebie, to kurde. Tylko, to ja nie wiem, wytłumaczcie mi to. Kto wpadł, projektując pociąg, nie wiem, ileś tam lat temu... Żeby kierownicę dać. Żeby dać, kurwa, kierownicę, którą się nie kręci, żeby skręcać. No? Szanowny mentasie, to wytłumaczę w dwóch słowach. Ta lokomotywa jest produkcji angielskiej. Polacy wykupili na nią patent. No to wszystko to jasne. Bracie. Dobrze, że dwóch, że dwóch kurków nie ma, że dwóch kierownic nie masz. Ona w ogóle wolą... się kurków trochę byś wyolowała z EU06. A i dlatego ma kierownicę, kurwa, po prawej stronie też. No prawdopodobnie no, też z tego to wjazd się wzięło. Podany poproszę tutaj dla mechanika. Halo. Co jest? Kurde, no dawać mnie tutaj. A podejrzewam, że też kiedyś, w dawnych czasach zamieszłych, kiedy nie było komputerów i elektroniki, które by to zautomatyzowała, to po prostu pod nastawnikiem, pod tym kierownicą jest wał kółakowy. Takie ustrojstwo, które ma wał, kręci się i zamyka dane... 3 godziny stania na czerwonym. Ja już mam i tak 10 minut dane takie styki. No to Krzysiek mówił przecież, jak u niego tory zamknęli, że tam awantura jest na całego. No. Wszyscy stoją, kurde, dobre graficznie ja. To pięknie wygląda. No i co? Najgorzej, że słuchajcie, za czerwony nie przejedziemy. No i dobra, czekamy teraz. Po samolotem lecieć, tam nie ma czerwonego. Chociaż cię... Ile się wkurzyłem, kurwa, wysiadam. A w sumie nie, to tak się nie wysiada. Przecież zapomniałem, że to jest inny symulator. Wstań. Przepraszam, to jest, to się nazywa wał główny, nie kółakowy. Kółakowy jest nie tu. Ale no, mogłeś mnie, chłopie, oszukać, nie ma problemu. Tak, ja też ci uwierzyłem. Ale dlatego ja wolę sprawdzić teraz na szybkości, bo tutaj a, są bo takie... Mogą się tu trafić tacy, co się zdają. Cześć, no. Mogą trafić się, ale generalnie... Ty gałganie, ty jeden, ty, nie tak szybko! To jest dużo takich zamieszłych technologii. Ura. O, jedzie. Wow. Siema. A to ten? Tak, jechał, by mnie przejechał. Pierdolino? Idę żarówkę wykręcić. Pierdolino. Mówiła, wykręcę żarówkę, jedziemy dalej. Ty, ale zeszliśmy to, co się na pierwszej trasie pendolino w Polsce stało, nie? I co myślisz, Adi, nie pojadę dalej? Było dawno temu, tak? Tak. Jak się o co mówisz? Dalej się nie pojedzie? Coś się w nim zepsuło. Słuchaj, pamiętam, co to pierwsza trasa z Pierdolino. Pierwsza. Pierwszy przystanek na tej całej trasie. Z Pierdolino. I już ten wysuwany schodek już się nie chował. Świat gier, dzięki piękne za suba. Coś to słyszałem. Tam konduktorka nogą kopała, żeby wbić go do środka, żeby tam się wsunął i nie chciał. 6, 12, 15. Kurde, dobra, póki jest czerwone, słuchajcie, i póki nikt nic mnie nie przejedzie, to idziemy testować, ale tu już, kurde, wszędzie klikałem, gdzie mogłem i nic się nie otwiera. Na guziki, nie na guziki. 133, test łączności radia. O! Co ty tak? Radio 5 na 5. Nie wiem, o co chodzi, człowieku. Patrz. 133 przyjął. No przyjął, ty. Dobrze, goście przyjął. Here with you. Eurocity 14127 with information delta on board.
Czoło lokomotywy. Już pokazuję zaraz. Coś chyba czuję, że tak jak mówicie, nie pojedziemy dalej. To nic, to pobawimy się teraz w... Rewidenta możesz, prawda, obchodzić. Jak to się a mówi? To, co nie możesz... Nie ATC, tylko TTS, TTC. Słuchaj, Train teraz, Traffic Controller. Teraz słuchaj, teraz jesteś rewidentem taboru, prawda? Tak, badaj tak. Zestawy kółowe. No to jest fajne. Szukaj głuchych zestawów kółowych. Ale nie, ale powiem wam, że to jest naprawdę fajne, bo tutaj chodzisz, nie? Przesterowujesz tam z tej delikutaś. O, teraz... Dźwięki tego chodzenia fajnie słychać. Dzięki. Tutaj nawet cień rzuca ta postać. No jakaś dziwna taka postać, no ale taka... No okej, okay, jakby sukience był. Switch Unico 1-2-2 Decimal 8. Ej, ale to jak to jest, że on co jak to ma są czerwone, za czaszki jakieś, jak ma kurde. Czerwone, to jakby teraz pojechał, to co, nie pojedzie, bo jest blokada, czy dostanie bana? Wiesz co, cofnie mnie. Tak, ale zaraz spróbujemy. Wysokie napięcie, zobaczcie na jakość tego. Sprzęg ogrzewania elektrycznego złączać no, i rozłączać nawet... przy opuszczonych odbierakach prądu, czyli co? Trzeba opuścić, kurde? No i należałoby też lokomotywy uszynić, teoretycznie, ale tak to... O panie. Ale nie, no jeżeli chodzi o jakość tego, kurde, to nawet, no maszyna to się... Nie, no nie umie. Nie chcecie skłamać, ale tam jest, to na pewno jest wyższa kilowolta prądu. Łe, to ja tak to górze? Językiem takie baterie dotykałem. Kilka kilowoltów jest. Znaczy nie, no w sieci to jest... A nie, to 9 było. 3000 volt, ale chodzi mi w tym przewodzie grzeszczym. No to 3 kilowolty. Ty, a można gdzieś dalej iść? Kilka kilowoltów. Biegać można. No kilka, no do trzech możemy się ograniczyć w sumie, no. No zobaczcie, a dużo to lepsze kilka? To jest od takiej maszyny. No tak. Trzy to już kilka, tak. Dużo lepiej to można gdzieś sobie iść nawet pozwiedzać, kurde, nie, no wiadomo, że nie o to tu chodzi, żeby chodzić zwiedzać budynki, ale na przykład zrobić sobie obejście pociągu, tak jak Tando mówił, tak, że kim teraz jestem? Tym konduktorem wyższym, kurde. Ale co to było, kurde? Anu, ale chciałbym sprzęt śrubowy. Nie mogę tego rozłączyć. Chociaż bym chciał. Hmm. No właśnie, i co? Tego się nie da rozłączyć jakoś. Słuchajcie, słyszycie to? A, nie. Normalnie słuchajcie, jak gościu biegnie, nie? Mam nadzieję, że wy te dźwięki w miarę słyszycie. Trochę podgłosiłem jeszcze. Gryla trzeba było wziąć, gryla rozpalić, czy coś. No tak. Dobra, jesteśmy na końcu pociągu. Pięknie, może tędy wejdę. Zobaczcie, kurde, jak fajnie to... O, sprzęg śrubowy, no dobra. Has been canceled. One world, okej. Okay. Sprzęg śrubowy, ale nic więcej nie mogę z tym zrobić. No ciekawe, co to będzie. Dobra, biegnę, bo może mi się zapaliło jakieś zielone światełko. O, widzicie? O tych ścinkach mówiłem. Kurde, wszystko fajnie, pięknie, ale no niestety takie ścineczki się pojawiają czasami. Być może wina serwera. Czy to powinno być tak w powietrzu? Mhm. To? Tak? Tutaj? Pewnie. Czy to, Tando? To kurde jest jakiś błąd? Nie no, to jest błąd. Powera, o co tu chodzi? Czegoś tu brakuje. No czegoś tu brak, Tando to jest, chyba nie ma. To tak? Jest obciążnik, proszę pana. O! Hello! Który naciąga trakcję. No tak, ale właśnie tak chyba, no może tak dobrze wisi właśnie. O, bo to jest do obciążnika podłączone. No, bym się zdziwił, kurde. Szkoda, że w wagonach ludzi nie ma, to prawda. To raz, a dwa, że szkoda, no, że nie można wejść do tych wagonów. Myślę, że słupa nie ma, nie? Jednak. No, czegoś brakuje, nie? O, jest, dobra, jedziemy dalej, ty, zapierdzielam, pomarańczowe się zrobiło. Kurde, dawaj, widzicie, nie jest źle. Dobra, o kurde, wchodź tam na górę, ty. Wejdź przez drzwi. Ale akurat, mamy szczęście. Dobra, zamykaj te drzwi. Usiądź. No to. I jedziemy. Jak słychać? Słuchajcie, jak słychać? No nie, zielone to nie jest, ale... Jak słychać dźwięki symulatora? Dajcie znać. Czy nie jest za cicho, czy nie jest za głośno? A, w elfie można wejść. O, widzisz, kurde. No, pięknie. Czuwak, czuj, czuwak. No i zajebiście, jedziemy dalej. Poszedł. Kurde, no pięknie to wygląda, trzeba przyznać, nie? Graficznie to jest bajecznie zrobione. Oby to jak najszybciej wyszło. Kurczę, 13 stycznia już niedaleko. Dobrze. Ja bym się cieszył, żeby cała Polska była zrobiona. Może kiedyś, albo żeby udostępnili opcję... Wow, bo spalisz. Opcję modowania jakiegoś.
byłoby bardzo fajnie. Podejrzewam, że grupa ludzi RP1, która by coś zaraz zaczęła tworzyć ludzi, te mody, jest ogromna, jak to jest w symulatorach. Zobaczcie Microsoft na przykład, Flight Simulator. Ludzi tworzących mody jest od groma, Flight Sim to pęka w szwach normalnie. Dobrze słuchać, dzięki piękne. Trochę głośno gierka, okej, okay. Przyciszamy troszeczkę. Tak, tak, o gierkę mi chodzi właśnie, bo nie wiedziałem, czy słuchać te bieganie i tak dalej. No i zaraz kolejne czerwone, no nic, już hamujemy, słuchajcie, nie ma co się rozpędzać. Co tam widzę? No, ale, aha, bo tu przystanek mamy, łazy teraz. Dobrze, a nie, łazy mamy za 2,5 km. Prądu stąd, ale tu mamy to też nie zwykłe. Masz? Pieruna. On ty dobra. Ten prąd ma, że śnieg ci trzeba odluzować, cholera, szybko. No i tam mamy, kurde, już ten. Niestety czerwone kolejne, ale dobra, dobra jest, bo coś się zmienia, to jest szansa, że pojedziemy. Może, tak, dokładnie, może ktoś coś jedzie przede mną, właśnie o to chodzi. Najgorsze, że nie ma jakiejś takiej mapki, żeby to sprawdzić, wiesz? Zatrzymamy się na peronie tutaj przed łazami. Aczkolwiek łazy EUC ja mam jakieś, kurcze. Może ktoś jest mądrzejszy tutaj i wie, co jest, co oznacza łazy EUC. Łazy jak łazy, ale te EUC. Tutaj w łazach nie mamy raczej postoju. Ale dobra, zatrzymam się. Może akurat ktoś będzie chciał wsiąść. Tak. Byle jakiego, dobra. Można te... opatrz, idzie pani. Dawaj, paniusia, wbijaj. Ciapunk otwarty. Nie, paniusia chyba jednak nie. Cześć. Trójeczką wysiada. A trójeczką tak na szybko się wysiada. Dobra. Nie na tym torbą, bo zaraz tu coś przyjedzie. Ale co jeden do jednego mówisz? Gierka głośniej. No to teraz damy głośniej, zobaczymy. Co mówisz tak odwzorowanie? To ty stąd jesteś? Ty, no nie gadaj, kurde, że tak fajnie to jest zrobione. Patrz, po schodach mogę... Ja pierdzielę. Ty, zajebiście to jest zrobione tutaj. Jeszcze czerwone, w razie czego tam szybko wrócę. Jest i winda, na drugi peron możemy tędy sobie przejść. A, proszę. O, dalej nie mogę iść do miasta. Ale zobaczcie, tam całe miasto, ładnie to wygląda. Trzeba przyznać. Czerwone? Czerwone jeszcze. Ty, no to nieźle, kurde. Fajne info, dzięki bardzo za takie info. Cenne. Cały czas czerwone, kurde. Tak, podejrzewam, że ktoś przede mną jedzie i dlatego nie możemy jeszcze jechać. No, dalej też nie pójdziemy. Ale w przerwie można iść sobie, słuchajcie, gdzieś tam połazić. W przerwie. Oby to nie było tak, jak jest właśnie w tym Train Driver. Jak tam dowróci, to on tam chyba. On jest tam jakimś tym deweloperkiem. Czy kim tam? Nie, coś tam, coś robi chyba z nimi, albo się pomyliłem. Jak to nie, pan Prime Driver, coś innego. Jakieś ciapongi. Wiem. Lądowanie byś przegapił, o was. Dobra, podjeżdżamy do przodu, słuchajcie, do semafora. Łazy, kurde, nieźle. Chociaż do tej Dąbrowy, żeby dojechać, kurde, no. No i jak tu opóźnienia ma nie być, jak tu non stop czerwone. Z łaz nie jestem, ale z okolic. No rozumiem, kurde. No to na pewno tutaj bywasz, tak? Czy tam bywałeś? Nie raz, no. Skoro masz takie info. Fajnie, kurczę. No i jeżeli tak cała mapa będzie odwzorowana, słuchajcie, no to bajka, nie? Super. Oby. Microsoft... No widzisz, kurde. Ja staram się w Microsoftie... O, i patrzcie, jedziemy dalej. W Microsoftie jakoś tam jeszcze lądować? Nie no. Z godzin mam sporo wylatanych, muszę przyznać. Zresztą wiecie. To był kanał głównie lotniczy. Nie no, słuchaj, no ta gra jest bardzo, bardzo, bardzo fajna. Fajnie to wygląda. Jeszcze, no niestety, nie jest to żadna pełna wersja. Skito, Spell, dzięki za subika. Ale zapowiada się ciekawie. Zapowiada się ciekawie i na pewno będzie to na kanale streamowane.
Sama grafika mnie po prostu rozwala, nie? Jak to pięknie wygląda. Kurde, o! Był ten znak, którego ja z reguły nie zauważam. No pięknie, tu nie trzeba żadnych ulepszaczy, żadnych kurde polepszaczy zdjęcia praktycznie, no tak fajnie wygląda. Jedna rzecz, którą sobie zmieniłem od razu po... Dobra, na zero. Dawaj. O! Którą sobie zmieniłem od razu na... Po wejściu w grę wyłączyłem sobie rozmycie, bo to było masakra, nie podoba mi się to. Widziałem to na streamach. Zobaczcie, pierwszy raz chyba ten znak zauważyłem, kurde, dzisiaj. Ale jest, jest. I chyba za tym 200 metrów, a za tym, czy 100 metrów, a za tym 30 metrów możemy już włączyć normalnie. Czy za tym 200 metrów pojedziemy kawałeczek jeszcze. Bo nie pamiętam dokładnie oznaczeń tych znaków. Ile metrów za nim możemy używać już nastawnika. Czyli się rozpędzać. Ale na razie jest dobrze. Łazy LC, mamy VMAX, możemy dojechać do stacji. Więc i tak mamy opóźnienie, więc się nie śpieszę. Dzięki za pozdrowionka, dzięki. W Katowicach, kurczę, tutaj też są Katowice. Fajne rejony właśnie, fajnie jak będzie można sobie zrobić całą traskę Katowice-Warszawa. Bardzo fajnie. Dobra, to ciśniemy. Fajnie też jakby można było ten HUD troszeczkę sobie samemu dostosować tutaj. Może gdzieś kiedyś twórcy wejdą na tego live'a i posłuchają, żeby coś, nie wiem, chcę tylko mieć ten pasek, na przykład tej prędkości nie chcę, albo tylko te prędkości chcę sobie zostawić, tak? Fajnie by było, jakby taka możliwość była, no bo póki co znalazłem tylko właśnie zupełne wygaszenie tego literką G, no i pojawienie się tego wszystkiego. To prawda nie jest to jakieś przeszkadzające, ale podejrzewam, że dla bardziej takich graczy pro to będzie wkurzało, nie? A jednak taki rozkład jazdy sam włączony byłby mega. Albo tutaj gdzieś, żeby był przyczepiony, coś w tym stylu, prawda? Dobra, guzik rozpędzamy nasze. EP07, kurde, dawaj. Za chwilkę stacja Łazy. 17 minut opóźnienia, no proszę was bardzo. To nie zawsze. No tak, tylko wiesz co, to że ja napiszę. Przelot podany do Łaz. O widzisz, AI napisał RP1. Ale ja już tu je za chwilkę hamuję. Za chwilkę mamy Łazy. Ty, a czemu mi tutaj się zmieniło? Teraz Dąbrowę mam. Co, minąłem Łazy? Przespałem? Nie. Żadnego tego. A, Łazy LC to chyba jest tylko ten przelot taki. To nie ma żadnej stacji tutaj. Nie, no tu jest coś. Ty, to trochę mnie to w konia zrobiło, powiem wam szczerze. Może zdążymy ładnie wyhamować jeszcze. Jak nie, to będziemy cofali. Kurczę, nie, to nie jest to, to nie jest to. Lewy, dzięki za suba. Dobra, odluźnij mi to. Kurde, to nie ma Łazy LC. O co tu chodzi? To jeszcze będą kawał. Tutaj mi się to zmieniło. Trochę coś nie halo, dobra. Jeszcze. Luzowanie. Prawie na czas jadę, jak na standardy PKP. Tak, to prawda. Co piszecie? Wiadomo, jaka część Polski będzie na trasach. Chodzi o wschód, północ. Wiesz co? No póki co to jest tutaj tylko południe zrobione, nie? Ale gdzieś mnie słuchy jakieś obiegły, że no nie wiem, mam taką nadzieję. Nie wiem, czy w formie gry, czy w postaci DLC, że będzie gdzieś tam więcej tego. No i oby. Ja bym chciał też północną wschodnią Polskę, gdzieś okolice Olsztyna, kurde. Normalnie fajnie by było. Są moje polskie okolice, więc chciałbym. Siema, ty nowy. Ja już stary. Siemka, witaj na kanale. Dobra, co do Katowic, Sosnowca, Dąbrowy, czy nawet superowo to zrobili. No właśnie tutaj kolega przed chwilą pisał, że Łazy odwzorowane, no bajecznie, nie? Akurat. Toć to PKP, to się śpieszysz, tak, Kafik, masz rację. Wow, bym spalił, kurde, lokomotywę, musiał od nowa ją tutaj uruchamiać.
Cholera. Ale dobra, no i kurde, pięknie to wygląda. Odbicia tych drzew, te cienie. No mówię, to jest akurat na ultra ustawione, nie? To jest wszystko ustawione na ultra. O, jedzie kolejny ziomek. Siema, mordo. Gracz na pewno też zatrąbił. A, fajnie. Dobrze, dobrze. Północno-zachodnia część Polski? Nic nie słyszałem, ale to, no ja bym chciał... Znaczy... Jak już tak mówimy, to marzy mi się cała mapa Polski, kurczę. Cała mapa Polski, jakby tutaj była zrobiona, kurde, to przecież byłoby godzin jeżdżenia od groma, tak? Każdy by znalazł coś dla siebie. Różne trasy można byłoby jeździć RP1. Znowu. No byłoby mega, nie? Byłoby mega. Musimy poczekać, słuchajcie, na pewno na premierę nie możemy oczekiwać od twórców wszystkiego, całej Polski, całej mapy. Podejrzewam, że zostanie wydany tutaj ten odcinek na pewno, może coś jeszcze. Obstawiam, że coś jeszcze będzie. Odcinek Katowice-Warszawa, o tak, chyba tak jest na mapie. Co? Dobrze, RP1 oddamy. I mam nadzieję, że jeszcze czymś nas zaskoczą, że nie będzie to tylko właśnie Katowice-Warszawa i Warszawa-Katowice. Aczkolwiek już jest samo w sobie fajne, że jest jednak ta Warszawa. Kurczę, a klikam zamiast literkę H do trąbienia. O, przyzwyczajenie głupie. Twoje okolice północno-zachodnia, no widzisz, kurde, no. Znaczy, jeżeli interesujesz się koleją, myślę, że... Samo to już jest po prostu mega, co tutaj jest, nie? A to jest wersja przedwczesna, słuchaj. Taki powiedzmy, że nazwijmy to prologiem, taka alfa moim zdaniem. Może beta? Może beta. Tak, nazwałbym to może betą. No i domyślam się, że to nie jest wszystko udostępnione. Aczkolwiek mogę się mylić, nie? Także nie bierzcie sobie tego do serca, co mówię, bo mogę się mylić, może to jest wszystko, co będzie. A dopiero później będą wprowadzali update'y i tak dalej, prawda? Hamuj, ty. No, dobrze. Hamuj, no już. Aż się czepia. O kurde, co te samochody? Ale ty, widzieliście samochody? Ale jaja, nawet samochód jak jechał po trawie, to tak go rzucało. Kurde, zobaczcie, no przekroczenie prędkości o 3 km. Jadę za szybko. No dobra, o 2 km można szybciej jechać, tak? Okej. Okay. Kurde, opóźnienie chciałem nadrobić. Panie kolego, weź tu mnie się nie czepiaj. No, już widzę pomarańczowe. No to hamulujemy powolutku. Bo zaraz będzie czerwone. Pomarańczowe ciągłe oznacza, że kolejny jest stój. A jak stój, to stój. Ale to jest, słuchajcie, Dąbrowa Górnicza. Także koniec naszej trasy? Czy nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ząbkowice to będą. No właśnie, ktoś mówił, że też fajnie oddane. Za chwilkę zobaczymy. A nie, bo DZA. Ja nie znam tych skrótów. Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice, DZA. A mamy zielone. Słuchajcie, wjazd podany. Pięknie. Testy są za darmo. W listopadzie były zapisy, kolego. Tak, to prawda. Także jeżeli ktoś chce, to oczywiście może się jeszcze zgłosić. Powiem wam szczerze, że... Ostatnio kolega się zgłosił i czekał chyba jeden dzień. Adrian, chyba ty. Tak, Bartosz, na razie jest darmowa jeszcze, oczywiście, ale to są te testy właśnie. I zgłosił się kolega i co? I dostał normalnie, tak? Wiesz co, całą mapę? Nie ma za bardzo tutaj mapy, kurczę, właśnie. Albo jeszcze jakoś nie odkryłem. Ale jeżeli tylko wyjdę do menu, to wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda jeszcze. Znowu RP1, nie? A nie, to nie wiem. Przelot do Łazy, to nie wiem. Za chwilkę tu gdzieś będziemy stawać chyba, Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice.
Kurde, zapierdziela mi ten pociąg, słuchajcie. Ledwo co go mogę hamować jakoś tak, tak delikatnie. Albo tu delikatnie z góry było. No, odluzuj, odluzuj, kurde, bo nie dojedziemy do końca. Luzuj, luzuj tam. A tam to co, protpu wywaliło i nie ma? Nie, 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 takich rzeczy to tutaj nie ma, słuchaj. Ale jest sceneria po prostu zrobiona, nie? Tam widać jakieś budynki w tle i tak dalej, ale... Ale to nie to, co, że powiedzmy inaczej, nie korzysta to z żadnego binga albo coś w tym stylu, prawda? Co my tam mamy? Zielone, pomarańczowe i zielone na dole. Jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km na godzinę, a potem największą dozwoloną prędkością, czyli znak S6, sygnał. Teraz hamujemy. Kochani, za sekundkę jestem z wami z powrotem. Ząbkowice, Dąbrowa Górnicza. Zaraz wracam. Jestem z powrotem, słuchajcie, nie chcę tam kogoś przede mną zatrzymywać, ale na chwilę wysiądziemy sobie. Zaraz ktoś się wkurzy, kurwa, czerwone mam, teraz będę stał, cholera jasna. Także ciśniemy zaraz dalej. Ładnie to wygląda, powiem ci tak, Maciek, stream może psuć troszeczkę jakość. Może jest ktoś z Ząbkowic tutaj, z Dąbrowy Górniczej, może potwierdzić też, jak to wygląda tutaj, czy jest w miarę podobnie. Stream może psuć troszeczkę jakość, co prawda jest to stream w 2D, ale jakość w ogóle tego jest, kurde, wszystko ładnie czytelne. Tutaj pewnie już nie. No tak myślałem. Jakieś mniej ważne rzeczy. Zobaczcie, nawet tutaj podejrzewam też nad dołem, możemy przejść sobie. Nie, nie możemy. Myślałem, że możemy przejść tak jak tam górą. A, niestety. No i tak, ludzi brakuje w pociągach. Być może to będzie zrobione, jak wyjdzie ta gra. Cześć, kolego. Dobra, słuchajcie, zapierdzielam z powrotem, albo tak będzie szybciej. Póki mamy zgodę, że tak powiem, to jedziemy. Węgiel możesz ładować w Dąbrowie Górniczej? Tak, faktycznie. Dobra, ciśniemy w takim razie dalej. Sygnał 6, nie, stówkę mam. Kacper, jesteś, ty jesteś, to mów jak to wyglądało tutaj. Jak to wygląda. Nie no, kurde, wygląda naprawdę, jeżeli tu chodzi o samą grafikę, to pięknie, ta trawa. Zbliżasz się do miejsca zatrzymania, ty to ten komunikat już by mi mógł zejść. O, roletę możemy sobie jak chcemy ustawić. Nawet takie pierdółki. Już ten komunikat to mnie tak trochę nie bardzo. Następna będzie Dąbrowa Górnicza. Dobra, to ciśniemy dalej. Oddajcie mi prąd. O kurde, jeszcze nie masz? Zasypało może ty, to ty możesz tak szybko nie dostać prądu z powrotem. Cholera, tanduś, no widzisz. Ja tu live'a robię, kurczę, z tego. Nawet na transmisji super mówisz, no widzisz. No to sobie wyobraź, że transmisja i tak delikatnie psuje jakość. Więc uwierz mi, że w grze jest jeszcze fajniej. No i ciśniemy, rozpędzamy. Plus 10 zmian na kanału radiowego. Szkoda, że nic nie zmieniłem, bo nie widziałem znaku, na jaki kanał mam zmienić radiowy. No, ale tutaj wszystko jest, wszystko można zmienić. No tutaj też nie ma takiego, kurde, planu rozkładu żadnego. RP1 znowu się pojawił. I 120 możemy cisnąć. Piękny lasek, zobaczcie. Ten profil tutaj pociągu. No, tylko tu jest kolejny jakiś błąd, widzę, znalazłem, zbliżasz się do miejsca zatrzymania. No, trochę długo się zbliżam, ale...
zatrąbiłem. Słuchajcie, tutaj przejazd kolejowy mamy. A samochody gdzieś tam sobie jadą. 5 km do Dąbrowy Górniczej zostało. Będzin, Sosnowiec Główny. Ciekawe, dokąd dojedziemy. Kurde, miało być chwilę. Ten live, a to widzę, się zejdzie tutaj, kurde. Jak będziemy jechać i jechać, ciekawe, dokąd dojedziemy w końcu. Zobaczymy. Ja jeszcze trochę mogę go bujnąć. 120. Kolejny RP1 wcześniej, co widziałem. Na razie nie zauważyłem, słuchajcie, błędu, żeby samochody wjeżdżały na tory. No człowiek był, ale to był gracz akurat na początku live'a, co go przejechałem. Tu po prawej jest ścieżka rowerowa od roku, a widzisz, kurde, no to ciekawe, czy to jej była, nie widziałem, kurczę. Akurat. I kolejny RP1. Jak przekroczenie prędkości? Ojejku, już mam 128, ja pierdzielę. Tutaj tak delikatnie przyhamujemy. Jakiś sygnał było słychać. O, muszę jeszcze to wyzerować. I powolutku. Dobrze. No to ciśniemy dalej. Musiałem go wyzerować, bo inaczej nie było napięcia żadnego. Jakieś dziwne dźwięki. Znowu RP1. No, a kamera jeszcze się buguje troszeczkę. Zobaczcie, jak chcę na górę. Nad tym to widzę drugą stronę lokomotywy. Ograniczenie do stówy. A w sumie ja nawet nie wiem, to jest spoko. Mogę tak jechać. Ta, słychać tiu, tiu, tiu. Tak, tak, rogatki było, tak, tak, tak. Ale fajnie, tylko długo słychać. Już jesteśmy daleko za, a jeszcze to słychać. Troszeczkę za długo, moim zdaniem. Nie jednak. Czy to jest Dąbrowa Górnicza? 319 metrów? No tak. Na to wychodzi. Jedną stację pominiemy. Minąłeś punkt zatrzymania, dobra. Dawaj, hamuj. Cofniemy, kurde. Ja pierdzielę ten. Nie no, przecież w kogoś wjadę. Kogoś wjadę, przecież teraz ktoś tam będzie miał zielone, ja będę cofał. Nie, nie świruję. Cholera, Dąbrowę Górniczą. Wysiądziecie dalej. Bardzo fajnie, Kain. Oceniam, symulator. Na chwilę obecną jest mega, a to jeszcze nie jest wersja, która wyjdzie, nie? Cholera, przegapiłem stację, ja pierdzielę. Dobra, to wszystko i tak na kupie. Do Sosnowca dojedziecie, kurwa, też będzie dobrze. Graficznie wygląda mega, sterowanie jest bardzo fajne, intuicyjne. Proste, ja wiecie, ja nie jestem jakimś specjalistą, słuchajcie, od pociągów i tak dalej. No ale to jest naprawdę fajne. Zobaczcie, takie podświetlenie tu jest, oświetlenie przyrządów na przykład. Góra, dół, trzeba trzymać i kliknąć sobie. Jak to ładnie wygląda. Ciach, tutaj oświetlenie szafy, a tu gdzieś jeszcze było kabiny, o. Ciekawe, czy to gracz, czy to AI. Nie wiadomo. Właśnie, nie ma takiej mapki, czy to jest gracz, czy nie. U nich na forum, jak się wejdzie, to widać obłożenie serwerów, ile osób jest. Dokładnie do następnej dojadę, tak jest. oj tam, kurde, no. Słuchajcie, wiem z... O, co to za znak? A to nie, tą drugą stronę.
Aha, tu już mogę, dobra. To też przegapiłem, ale okej. Okay. Kilometr został do... Dąbrowa Głównicza, 3 kilometry, co jest? Tu przed nią był kilometr, już są 3. Okej. Okay. Będzin. Tutaj mamy. Xavera. Ale to nas nie interesuje. Fajnie, że na tym planie mamy podane aktualne stacje, na których powinniśmy się zatrzymać. To jest spoko. A symulator, tak jak mówię, jeżeli chodzi o grafikę, o to wykonanie, to jest piękne, kurde. Samo sterowanie też jest fajne, ciekawe. Scenerię gdzieś tam z daleka, no widać, że coś jest, tak? Noc, oświetlenie nocne, kurde, nie mam właśnie, nie ma czegoś takiego, żeby zmienić sobie czas. To jest trochę takie, kurde, bo chętnie bym wam pokazał, jak to wygląda w nocy. O, ktoś coś gadał, nie słyszałem. Przelot podany do Dąbrowa Górnicza? Nie wiem, co to do mnie. Cholera wie. No nic, zobaczymy, kurde. Na razie i tak mamy. 3 km jeszcze. Albo mieliśmy to może do tamtej Dąbrowy chcę jeszcze. Ja już do Będzina jadę. Chyba tak, słuchajcie. 5 km już, tak? Tam... Ja pierdziele to. Chcę, żebym ja tam się zatrzymał. Zobaczymy, co będzie, jak dojadę do tego Będzina. Kurde, ładne te stacje są. No, tylko że się nie zatrzymałem. I teraz będzie problem. Łe, tu mogę jechać, dobra, spoko. O, RP1 było. Dobry. Dobry. Hello. O, Sosnowiec Główny, 2,3 km, słuchajcie. Do Sosnowca Głównego mamy. No a gdzie ten Będzin w takim razie, kurde? No właśnie, to głupio to pokazuje. Albo to jest jeszcze błąd jakiś, albo tu mamy Będzin. Właśnie chyba minęliśmy Będzin. No, ale to tak dziwnie pokazuje troszeczkę. Jakoś tak mi się wydaje, że... Nie, halo? Co tu mamy znak? S6, 100 km na godzinę. Dobra, już hamujemy. Hamuj, hamuj. O! Ty, no ciekawe. O, Katowice! Dobra, fajnie. 26 minut opóźnienia. Ograniczenie do 90 będziemy mieli. Sosnowiec Główny. Okej, okay, tam się zatrzymamy już. Taką mam nadzieję. Tak, to byłoby fajne, tak, tak, żeby było widać login jakiś. To prawda. No, byłaby bajeczka wtedy. Ile mówiłem? 90 ograniczenia będzie, tak, chyba. Okej. Dobra, się przyspieszymy jeszcze troszeczkę. No tu, kurde, takie widać, że tu już jesteśmy gdzieś na południu, cholera, takie rejony. Po Wungiel przyjechaliśmy, tylko że tym, osobowy. Ło, jaki komin tam w tle. Nieźle. A co tutaj mamy teraz? Sosnowiec Główny za chwilkę. Ograniczenie do 90 się zaczęło. No i się kończy już w zasadzie. Za długo nie trwało. No to ograniczenie. No i full power. To co, ostatnia stacja ci została? Sosnowiec Główny? Nie, to teraz będę... No jedną pominąłem niechcący jakoś. Aha. Teraz jadę do Sosnowca Głównego. Się zagadałem, zaczytałem. Oj tam, cholera jasna. Oj tam, dokładnie tak. Tak jest. No ale zaraz hamujemy. No właśnie, to jest fajne, słuchajcie, to jest piękne. 26 minut opóźnienia masz, widzisz. No. Ale to, wiesz co, to nie moja wina, bo ja tam stałem na tym świetle, kurde, czerwonym, nie? Sporo czasu. I zwiedzałem w sumie, dobrze, że nikt mnie nie przejechał, bo było blisko. Później widzę Katowice jeszcze mamy, także do Katowic spróbujemy sobie dojechać. Najgorsze właśnie, że jest to, że nie byłem tym pociągiem. I nie mam porównania, ale fajnie, że wy tu jesteście i macie jakieś porównanie. Także dobrze. To hamujemy, jesteśmy w Sosnowiec Główny. W zasadzie, tak. Sosnowiec Główny. Się kłania. Jest ktoś z Sosnowca?
Ciapąga więcej osób ogląda niż latanie, widzisz? Niż latanie, no, ciapąg lepszy, kurde. Tak, tak. Aha, widzisz, za Katowicami kończy się scenariusz, okej, okay, dobrze wiedzieć. No nic, to już dojedziemy, niewiele zostało, słuchajcie. Z 10 minut, a później jeszcze wskoczymy sobie na ten... właśnie później wskoczymy, Rutkoś, na to sterowanie ruchem. Ja tam troszeczkę już ogarniałem, starałem się to ogarnąć. Słuchajcie, o, tu jest piąteczka. Już widzę z tej kamery, że już jestem na... cały na peronie. Tor pierwszy. A peron który? Peron czwarty. Dobra, hamujemy. Jeszcze. A co? A bo tu się zatrzymał. A nie, czekajcie, poczekaj, to jest 140 metrów, to ja będę perfekcyjny, kurde, jadę, a co? Ciśnij, a pom... Co, zaraz znowu przyjadę i będzie, kurde. Oj tam. Raz nie zawsze, Sostowiec za granicą, a właśnie, paszporty przygotowaliście? Po lewej moja siłownia, a co ty gadasz? Nieźle, ciekawe, czy coś zrobione. Paszporty przygotujcie, bo jesteśmy w Sostowcu. Wizy macie? Tak, wstań, dobra. Słuchajcie, mamy kolejne zielone, więc możemy jechać, ale otwórz drzwi. Wyłaź. No wyłaź mnie tam na dół. O, fajnie, obkręca się, wychodzi prawidłowo. Znowu wpadłem pod peron, czyli kolejny bug jakiś, dworzec kolejowy. No i co, jest coś podobnie? Jak to wygląda? Podejrzewam, że tak, że oni to zrobili. Akurat tutaj przyłożyli się mocno. Sosnowiec główny, kurde, za granicą tak daleko ja jeszcze nie byłem, cholera jasna. Wiza jest, o. Siema, gościu. A ja tam łódź fabryczną bym chciał. Ty, no, wiesz co? A nie ma łodzi, czekaj. Nie wiem, czy tu jest łódź, czy nie. Jeszcze chyba, a może gdzieś jest? W jakimś scenariuszu? Gotowe mieszkania, studiuj dłużej. Tak, czyli nie zdaj ich. O to chodzi chyba, tak? Nie, no kurde, nawet jakieś reklamy, słuchajcie. A wygląda to zacnie. Trzeba przyznać. Balkoniki, dobra, wracamy do naszego pociągu. Ciśniemy, słuchajcie, bo już niewiele zostało do Katowic. Zegarek się zgadza, mamy godzinę, którą? 17, no nie, trochę się nie zgadza. Czyli zegarki na peronach się nie zgadzają. Łódź też byś chciał, no właśnie, z Łodzi, kurde, sporo tutaj widzę osób jest. Na razie cieszcie się, bo zrobili za granicę, czyli Sosnowiec. Także, być przez drzwi. Jeszcze zgierz i mogą mu niepersonalną tworzyć. Naprzeciwko jest mega kebab, o widzisz, wejdź przez drzwi, nie zamknij drzwi. No i to jest mega, to mi się bardzo podoba. Kurde, zobaczcie, tu klapkę chcę sobie od baterii otworzyć. Mogę sobie ją uchylić jak chcę. Tak, to ruszam myszką po prostu. Fajnie. A możesz wejść zanim zamkniesz? Znaczy w sensie zamkniesz drzwi i wejść? Mogę, tak, to kamerą normalnie, nie? Tutaj coś jeszcze jest, dobra, ale na razie nie grzebię. Siadam i jedziemy dalej. O, przejść do drugiej kabiny, proszę, panie. Tak. Można przejść do drugiej kabiny, czyli tak na wagony będę, nie? Dobra. Do tego walnąć jeża na peronie. Powtykać zapałeczki, tak? Łódź, ja bym chciał całą Polskę, mówię, to tak docelowo wiem, że no podejrzewam, że tak nie będzie, cholera. Obym się mylił, ale podejrzewam, że tak nie będzie, że będzie tu właśnie gdzieś południe zrobione, ale docelowo fajnie, gdyby oni zrobili całą Polskę, słuchajcie. Kurde, byłoby fajnie. Nie potrzeba żadnej, dobra, później niech robią DLC, nie wiem, do Niemiec wjazd, czy na Czechy, czy coś, też pięknie, prawda? Ale cała Polska to już byłoby coś. Zegar na peronie się nie zgadza. No nie zgadza się, no niestety. Mamy godzinę 17.33, a on pokazywał... O, już nie pamiętam, którą on pokazywał. Dobra, rozpędzamy. Naszego EPK. Co my tam mamy dalej za znak, bo kurde, ślepy jestem. Scrollem się przybliża. Field of View, czyli ten, o. Wykolejuje się pociąg, zostanie usunięty. O kurde, ktoś coś odjebał. Mario 1980, to ja może, dobrze, nie, ja jestem topski. Katowice zawodzie jakiś. Ale to nie ja, to nie dobrze. To inny Mario jakiś. Dobrze. Zielony semafor. Maksymalna prędkość. Zginąłem w Hunterze. No masz,
Co cię za... Grawitacja zabiło? Mnie pokonała. Grawitacja, aha. Dobra. Ciapo! Siema Jakubku, elo mordo. Słuchaj, no i super, no i niech tak będzie. Oczywiście lepiej jakby to było w podstawce, prawda? No, no wiadomo, ale... Ale no... Nie możemy się oczekiwać wszystkiego, wiadomo, od twórców. Oni to robią, żeby zarobić pieniądze, tak? Z tego żyją. Znaczy, nie wiem, nie znam. Domyślam się, skoro robią taką grę. Fajną grę. Więc... symulator, o tak? Więc domyślam się, że wiesz, no, no, no będą na tym zarabiali, nie? Coś w stylu Eurotrucka. No mają już tutaj, powiedzmy, bazę, z której, którą będą rozwijać, nie? No jeżeli będą wychodziły DLC Polska Północna, Polska Zachodnia, Wschodnia czy coś, no będzie zajebiście, ty. To będzie fajne, to będzie fajne. Cześć, siemanko, hejka Bartłomiej. Oby nie było, jak czytałem na jednym Discord, że była pokazana mapa Polski i tam widać było, że trochę mają Polski zrobić i resztę zagraniczne, a co? Nie, no oby nie. Ty kurde, bo się odczytałem, a tu nie patrzę na znaki teraz. Katowice, Zawodzie przed nami. Znowu A wcisnąłem. RP1 oddamy. No nie, no fajnie jakby cała Polska była zrobiona jednak, nie? Ja myślę, że nie opłacałoby się. A Łódź jest spora, tak? No właśnie, i nie zdążysz. Łódź jest spora chyba, co? Jako... Tam jest te całe... no. Tych torów, tam i tak dworzec, nie? Tam kilka macie tych dworców, tak? W Łodzi? No, Fabryczny, Kaliska. Widzę chyba. No, no, no. Takich dużych, nie? O! Co, co zrobiłem? No właśnie, no, no. Fajnie by było, kurde. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co nam da, słuchajcie, 13 stycznia. Co nam wyjdzie. Ja myślę, że mogą zrobić tak, jak pisze tu ktoś, że zrobią część Polski. Cześć, gościu. I będą za granicę robić. Bardziej im się to będzie opłacać, bo... Tak, no tak, wydaje. No bo wiesz, bo no, Polacy trochę. Kupiono, bo jest Polska, ale, tak. Ale Niemiec już wiesz, pomyśli, kurde, nie ma Berlina, wiesz, o, ograniczenie do 90. Robią trochę, wiesz. Tak, 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 całkiem możliwe. I się bardziej tak będzie to im. No, 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 całkiem możliwe. Ograniczenie mamy za chwilkę, moi drodzy. Kurde, czerwone, ale to nie dla nas. Słabo widać tutaj, kurczę. Nie no, ale pięknie to wygląda w porównaniu do maszyny, aczkolwiek w maszynie te nowe scenariusze też są fajne, ale nie aż tak, nie aż tak. W nocy jak tu bajecznie wygląda oświetlenie, 10 punktów spóźnienie w punkcie... Ograniczenie do 90. A ja już hamuję, bo kolejny stop, semafor. Tak przynajmniej ten poprzedni pokazywał. No ale chyba nie ma. Dobra, to ciśniemy. O! To jest dwa razy RP1, nie pamiętam. Tando mi mówił, jak to się nazywa. Cześć, Wąsek! Ja już po egzaminie Tando był, ale go wyciapało. Jak brak sygnału ostrzegawczego? Trąb namiętnie, jak mi powiedział. Dałem, tylko no kurde, dopiero co się pojawił. Cholera, dopiero co był znak. Najbliższe miejsce zatrzymania. No to czyli tak, to jest tylko przelot. No właśnie, tu powinno jakoś być to oznaczone, czy to jest przelot przez Katowice Zawodzie, czy to jest kurde co. No bo teraz jesteśmy, gdzie my jesteśmy teraz? No właśnie, Katowice Zawodzie. No i a następny zatrzymania jest Katowice. Kolejny 40, zobaczcie. Znaczy kolejny stop, więc możemy tutaj sobie pozwolić na jakieś szarżowanie bezsensowne. Maszyna w nocy może jeszcze ujdzie, bo nie widać otoczenia. No to otoczenie tam jest, wiesz, ściana taka z drzew po prostu zrobiona. Nie, no tu jest zupełnie coś innego. Ale coraz częściej, coraz bardziej mi się zaczęło takie ścinki mi się robić, dłuższe widzę. Jak masz... Aha, dobra, o widzisz, wąski. Ty, a jaki jestem pociąg, kurde? Bo on coś powiedział, że wjazd podany w perony, a ja jaki jestem? Ty, gdzie to będzie napisane? Ja gdzieś to widziałem, jaki ja jestem pociąg. 40, 182? Nie, 0,40 coś, wjazd podany w perony? Ale to nie ja chyba.
Dobra, na razie go rozpędzam troszeczkę, bo to prawda i tak tyle opóźnienia mamy. O, jakiś ziomek stoi. Gotwald tutaj, ty, co to jest Gotwald? Gdzie to jest? Co to jest? To już, kurde, to Szwajcaria? Jakoś tak... Hello? Pa, ta, na pewno jakiś ziomek, bo też zatrąbił, kurde. O, to jest fajne właśnie. Ty, jakiś pociąg, jaki jest ten pociąg, kurde, gdzie to jest napisane? Ale no przecież chyba nie ty sterujesz tymi nastawami, nie? No nie, ale ktoś tu może wejść i sterować, to jest najlepsze. To jest dostępne dla każdego, już teoretycznie tak, ale musisz poprosić o zgodę, tak jakby o dostęp i dostaniesz dostęp może następnego dnia, ale nie jest to, no nie jest to pewne. Łe, kurde, no. Jakie zwiasy są. Słuchajcie, musimy wyhamować troszeczkę. 70 to był semafor do 40, kurde, halo, halo. No, tutaj mamy, okej, okay. O. Lewo, jeszcze. No, ciśnij, teraz mi jeszcze telefon dzwonił. No, powiem wam szczerze, teraz mi zaczęło troszeczkę jakby tak lagować. Chyba się zbliżam do jakiegoś, kurde, grubych zabudowań w Katowicach. 40 zaraz będzie. Już w zasadzie tam widziałem. Ile jedziemy? Już trochę jedziemy już, kurde. 40 kolejny stój. Ale jeszcze się rozpędzimy. No nic, musimy poczekać do stycznia i zobaczymy. Nie, można chodzić, Bartek. Normalnie tu można chodzić. Przyspiesz. No już przyspieszam, to nie wiem, czy to ja. 0,40. Ja nie wiem, jaki pociąg jest, to cholera jasna. No i tutaj mamy już zaraz stop. 640, 0,40. Już mamy przelot, jedzie. Dobra. Tak, to jakiś gościu, widzicie? Na czacie pisze normalnie. No i gdzie my jesteśmy teraz? Katowice. No wygląda to mega tutaj, nie? Ja pierdzielę. Jest tych torów. Troszeczkę. Kurde, tu jakieś centrum handlowe. Patrzcie, jakiś wiadukt. To normalnie jest zrobione, ty, no zajebiście to wygląda. Muszę przyznać. I witamy w Katowicach. Alaska 78, line up on day of 16. Siema Krystian, siemanko. A, jak najedziemy, to fajnie tak też jest narysowane, co jak, jakby ktoś nie miał w ogóle pojęcia, co się z czym je. Zobaczcie, cień od tego, jak fajnie wpada do kabiny, tu z góry. Ale na płynności straciło mi tutaj w Katowicach, przyznam. Na moim takim sprzęcie dosyć dobrym, myślę, to... No... Tam. Zatrzymanie na stacji. No i czekamy teraz. 14 sekund jeszcze musimy odczekać. Aha, czy można wysiąść? Tak, można wysiąść, można normalnie wstać z fotela. WASD, chodzenie. Otwórz drzwi. Wyjdź przez drzwi. I wysiadamy. No i znowu, kurde, pod peron wpadłem. Jesteśmy w Katowicach, kurde, no wygląda to fajnie. To mi się wydaje, realnie... że to jest związane z animacją tego wysiadania twojego. Pewnie tak. Pokazane, jak obserwujesz przez niego jechać. No dobra, zobaczymy. Tutaj widzę, że już możemy dalej cisnąć. Wejść przez drzwi. Ale wpada pod peron, tak. Jakaś ta animacja, wiesz, no... To jest, tak jak mówię, jeszcze beta. Usiądź. O! No i możemy cisnąć. Jasne, dobrze. Tylko ja nie wiem, jaki ja pociąg jestem. Chciałbym to sprawdzić. Co jest? Dziwnie się zachował troszeczkę, ale dobra, już możemy jechać.
Odjazd ze stacji po czasie. No to się naleciałem z Seattle. Co się stało? No to samo co ty, Seattle jest skopane na pierdziele. Maxa. Aha, no to fajnie. Nagle na pasie jest taka dziura, że samolot mi dęba stał. Aha, no to fajnie. 40 następna, słuchajcie, prędkość najwyższa dozwolona. To już mi się więcej nie chce. Już się naciąłeś, tak? Obok rozkładu jazdy numer na szarym tle pociągu. Ach, tutaj, 14127. Dziękuję ci, wiedziałem, że gdzieś to mam. Kurde, dzięki piękne. Ty, no wiedziałem, że gdzieś to jest i nie mogłem tego znaleźć. 14127, okej. Okay. Piękne, dziękuję. Spędzamy Ciaponga naszego. RP1 znowu. To oddam zaraz, bo zaraz się znowu będzie czepiał, kurwa. Nie, to już mnie... Punktów więcej mi nie zabierzesz. Lepiej dwa razy oddać, niż kurwa. Pięćdziesiątka przed nami. O, dobra, dobra, nie tak mocno, nie tak trzeba, nie szarżuj, tak nie szarżuj. Przecz. Kurde, no wygląda to mega, 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 muszę przyznać, ja pierdzielę. Aż, patrzcie, zwrotnic, ja pierdzielę, no fajnie tutaj. Aż fajnie będzie Polskę sobie pozwiedzać. Ale na razie też, kurde, na tym można pojeździć. 30 minut opóźnienia na PKP nie jest tak źle. To nigdy nie miał opóźnienia. O! I dojechałem. Ukończono scenariusz. Cholera, chciałem jechać dalej. W Katowicach. Ukończyłem scenariusz właśnie. Wykres, menu główne. Jakiś wykres? Coś się pojawi? No jest coś, zobaczcie. Oj tam, opóźnienie, jakieś punkty. Spóźnienie w punkcie kontrolnym, ale plus 54 punkty i tak. Zobaczcie, fajnie, bo macie nawet cały wykres waszej trasy. Jak to wyglądało. Gdzie postoję. Tutaj był chyba na tym czerwonym świetle. Prędkość, ograniczenie, tak? Tu wszystko jest. Prędkość 89, ograniczenie, ty i to co? Kurde, tak, takie dokładne to jest. Tutaj punkty zyskiwałem. Zatrzymałeś się na stacji. O, tu gdzieś nie zatrzymałem na stacji, to będzie opierdziel. Brak sygnału ostrzegawczego. Także fajnie, macie te błędy, które popełniliście nawet. O, Dąbrowa Górnicza, minus 1000 punktów, o cholera. No tak. Albo jest jeszcze jedna opcja. Jakie zwolnienie, zobacz, nie tak źle. Podsumowanie nic nie ma akurat, tutaj nie pokazało. Ale jest wykresik fajny. Ograniczenia możemy sobie zaznaczyć, tak. Tutaj lub prędkość, o. No dobra, tak to wygląda od strony maszynisty. Idziemy do menu głównego. Zobaczymy co dalej. Spróbujemy teraz się pobawić chwilę w sterowanie. Rutkoś mówił, że go to właśnie tam coś jara, kręci. Zobaczymy. O, mamy English nagle, minus 8 UTC. Tego nie było wcześniej. A i polski jakiś. Polski jeden tu gdzieś był taki. Nie chcę ten. No dobra, DE niech będzie. Ping. Tutaj do tego mam mniejszy ping. Katowice Opoczno. Wszystko jest Katowice Opoczno, jak widzicie na razie. Dalej. Dyżurny ruchu. Ciśniemy jako dyżurny ruchu w tym momencie. Mało tutaj mamy jakiś wybór tych stacji. Knapówka. No zobaczmy tą knapówkę, słuchajcie. To też jest mega zrobione. Bo tam jadę. Gdzie? Knapówka chyba. PL5. Kurde, poczekaj. Dobra, to wyjdę Adi jeszcze. Dawaj na voice'a, to będzie łatwiej się komunikować. No, mówiłeś, że kończę w Katowicach, faktycznie. Ja myślałem, że jeszcze dalej kawałek uda mi się pojechać. Dostałem zielonej i myślałem, że uda się pojechać. Podejrzewam, że jeżeli to już wyjdzie normalnie, to będzie można dalej jechać albo cokolwiek innego. Poczekaj, PL5. Wejdź do menu głównego. Ciach, dawaj, tu. PL5. Ty, jeszcze żebym miał PL5, to bym wlazł, ale nie widzę PL5. No właśnie, a, poczekaj. Ojej, tu jest tych serwerów, tylko on scroll słabo działa, słuchajcie.
Zobaczcie, ja teraz scrolluję i to słabo idzie. Tutaj, o, po boku idzie, po boku idzie. Tak, po prawej stronie idzie. Dobra, dobre. PL5. Dalej. Dyżurny ruchu, dalej. Cześć, Adi, tak było. Knapówkę, tak? Do knapówki jedziesz, tak, czy gdzie? Tak, do knapówki. A teraz mi ktoś tu już mówi, że mam podany przejazd. Cholera. To co, do nas dwóch tu będzie się działo? Nie, na knapówkę wsiadę, bo ja gdzieś tam na w górę w Włodowskiej jestem. Aha, dobra, no ja już idę będę na knapówkę, tam zobaczymy. Za 10-15 minut. 21 minut opóźnienia miałeś, Maksio. O, cholera. O, widzisz. Wyszukiwarka na górze po lewej jest. Tak, 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 ale tu widzę ten pasek trzeba z prawej strony. 10-15 minut. Dobra, siadamy, słuchajcie, do tego, do komputera. Jaki jesteś pociąg? 41-130, ale ja dopiero jestem przed Górą Włodowską. 41-130, enter. Warszawa Północ jedziesz, do Warszawy Północ, tak? Z Psary? Tak. To ty? No i dobra, zgadza się, okej. Okay. Ale to nie jestem dobra. Ja. Tak, to jestem ja. To ty pewnie tak, będziesz, tak, ja. Tak. Tylko jeszcze cię nie widzę. Ty z której strony przyjedziesz, powiedz od mi? Ty strony... z Włoszczowa, czy... Ja... Nie, od strony Psary, od czy Włoszczowa? Od strony Psary. Od Psary przyjedziesz, tak? Dobra, to jak będę ci widział, to dam ci przelot. I dokąd ty chcesz lecieć? Muszę ze sprawdzić. 41-130. Ty lecisz do Start Station. Tutaj można po polsku, słuchajcie. Od razu mówię, na razie nie polecam. A nie, dobra, zmieniła się. Okej, okay, przepraszam. Wczoraj takie te duże, ta tabelka górna się zrobiła, że nic nie było widać. Słuchajcie, ale to coś jakby poprawili, albo się udało. No i super, świat gier, super, dzięki. W razie czego zostań na live, będę pytał. Do Włoszczowy chcesz dalej, dobra, okej. Okay. Słuchajcie, na razie jest cisza. Tutaj Adi przyleci z Psary z tego kierunku. Na razie jest cisza, zobaczymy. Mam nadzieję, że ciebie pokażę. Ale jest, że niby jedziesz. Mam jeszcze, nie? 33 km do Psarów i z Psarów okay. 5 minut do Knapówki. Łe, to ty daleko jeszcze masz. Czekaj, może tutaj włączmy zasuwam sobie tak, telefon. Mogę, nie da. Podświetlenie. Zadzwonię do ciebie, czekaj. Memory 5, siara i wszystko na jasne. Na jakim tam jesteś kanale? Wiesz co, radiowy? Czekaj, sobie zobaczę. Radio 1 jestem. Jedynka, dobra. Tak, jestem Radio 1. Zobaczcie, w nocy fajnie, bo można światło włączyć, wyłączyć. Teraz to nie wiem, czy coś się włączy. O, jest, włączyło się, ale teraz słabo widać. To jest widzicie? Czas, że tak powiem, na real? Czy... No nie jest to czas real. Aczkolwiek jeżeli sobie weźmiesz... trochę może jest delikatnie. Jest, jeden jeżeli do sobie jeden weźmiesz to jest w nocy... czas. Aż tak? Tylko, że to jest lampeczkę lato. Możemy włączyć. A, no, no. Lampeczkę można też włączyć i można wyjść, co fajne, wyjść z budynku. Dobra. Podaj numer, no. Oj, tu Adi będzie jechał, kurde, jak go puszczę, kurde. Możemy normalnie iść na tory, popatrzeć, nic nie jedzie. Wczoraj właśnie jakiś gościu był, nie, i coś tam tak, ktoś mu mega mówi, ty, zrobione. Nie świeci się przecież to zielone, a on mówi, poczekaj, idę w teren i zaraz sprawdzę. I gość przybiegł z tej drużniczki, tak? Zobaczyć, że faktycznie się nie świeci. Ale jaja ty, no to jest fajne właśnie, nie? To jest fajne tutaj, fajna zabawa. Kurde, zapowiada się zajebiście ta gra, muszę i przyznać. Mówi tak, nie działa semafor, sygnał zastępczy. Aha, a tutaj ja muszę sobie to zbliżyć, bo ja już ślepy jestem. Słuchajcie, tutaj można było coś dać PTT, podświetlenie ekranu, nie? Podświetlenie, nie? Podświetlenie, kurde, co jest? Gdzieś to było, tutaj. Psary, Włoszczowa... A, bo ty musisz jakoś komunikować jeszcze z botami, które są na no właśnie, innych no i tutaj stacjach. Mam, Sary. Zablokuj, pociąg przyjechał. O, pociąg odwołany, nie można przyjąć pociągu. Pociąg odjechał. Dla pociągu, wiesz, po to, że droga jest wolna. Dla pociągu... O, jejku, jaki ty jesteś pociąg, ty? Teraz. 4-1-130, a ja mam jeszcze kawał drogi. No, dlatego jeszcze... Ale tak, to wtedy z Psary muszę dać. Dla pociągu 41-130... Wpisz godzinę, no to tam sobie coś piszemy. Wybierz tor, nieobowiązkowe. No jakiś też piszemy. I wtedy daje, że droga jest wolna. Ale najpierw ci dam drogę wolną. Czekaj, ja 18:14 będę w Knapówce. Nie jesteś na czacie, ale nie z Simrailu. Zgredek, cześć. Siemanko, siemanko, Zgredek w ogóle, kurczę, nie widziałem cię. Znajomość szlaku się kłania. To na pewno. O której będziesz?
O której? 14 po coś. 14 po. Po której? Po 18. Po 18. A, no to okej. Okay. No to już to za... Ojejku. 20 minut. A bo tutaj no ktoś cały czas coś mówi. Dlatego tak. Tak? Przerywam. Jak rap, jak mnie słychać? Nie słychać. Nie słychać? Aha, czyli za daleko. Czyli fajnie, bo to działa też na jakiś zasięg. Akurat. Żeś mi kazał się usiąść. Nic nie ma. Komputer stoi. Kłócać nie można. Słuchajcie. Radyjko. Jeżeli chcę zmienić radio... Kurde, nie mogę jakoś tutaj zmienić radia. Nie. Radia zmienić nie można. Jestem na kanale pociągowy R1. A tutaj na klawiaturze też. Nic nie można. Nożyczki, nie nożyczki. No i tak to wygląda, słuchajcie. No i czekamy teraz. Nie wiadomo nawet, gdzie on jest. 41, 130. A tam inne pociągi nie dojeżdżają do ciebie? Na razie nie widzę nikogo. Odjechały dwa, także za późno się tutaj wbiłem troszeczkę. Zgłoś tajnikowie, tak. Dyżurny Topski, panie Czarik, skopie. Widziałeś kiedyś takie rzeczy? Topsika, możesz go wysłać no. Gdzieś indziej niż ma jechać? Tak. No, mogę mu zmienić bocznicę. Myślisz o tym samym, co ja? No tak się tylko pytam, wiesz? Z powrotem, kurwa, bo na przeciwny tor w ogóle mogę wiedzieć. Nie, to podobno jeszcze jest trochę zbagowane. Czarnix nie? Na PL5. PL5, tak jest. Trochę zbagowane, ale spróbuję mu chociaż przelot dać do Włoszczowej. Zobaczymy, bo tu jest... Dobrze, tutaj mogę go zmienić. Aha, ty, poczekaj. Ja tu muszę zmienić w ogóle sobie. Wyślij, kurde, patrz, bo byś pojechał faktycznie, kurczę, na czarnca jakaś. Ale ja dobrze zauważyłem. Widzieliście, tutaj zmieniłem teraz no jak to się mówi? Ojejku. Zwrotnicę. Dokładnie, żeby nie pojechał tutaj do czarnca jakiejś. O, coś tu przyszło. Pociąg 14-131 odjechał o Włoszczowa Północ. Mi napisała. To nie. Ale tutaj czarnca. Czy droga dla pociągu 25, ale tego pociągu nie ma. To nie dla mnie. 2-4-2-2-3-5 po to, że jeden jest wolna. No, nie mam tego pociągu. Ale on cię czarnca. Pyta, czy może wpuścić ci tam. Aha, no to muszę teraz na czarnce pójść, tak? Czarnca jest tutaj. Po to, że jeden, dobra. Muszę ustawić w takim razie. On z czarncy będzie jechał, tak? A musisz mu odpisać. Już, muszę najpierw tu zmienić z powrotem na ten tor pierwszy, ale to ty tędy będziesz jechał, cholera jest. Ja zaratuję im kurwa na robię. Ale dokąd byś chciał gościu jechać? Dobra, damy ci tak. Tutaj na minus zmienimy i przepuścimy cię na włos na ten. Najpierw tor. Pociąg. 2-4-2 2-3-5 2-4-2-2-3-5 2-4-2-2-3-5 Nie możesz tu odpowiedzieć? Nie. Radio 19. Nie, to jest AI akurat. Stacja początkowa, stacja Korzów Batory. Ale poczekaj. W kierunku Psary chcę jechać. No dobra. Tak, wolna jest. Na pociągu o to, że droga jest wolna. I to jest tak. 2-4-2 2-3-5 Tor pierwszy. 17:50 Wyślij. Po to, że pierwszym droga jest wolna o 17:57. No i dobra. A ty wsi, tu jesteś jaki pociąg? 14-131? 41-130. Powtarzam dla pociągu po to, że jeden jest wolna o 15. No i dobra. A tutaj mamy kolejny, słuchajcie, pociąg. 14-131. A ty jesteś jaki? 41-130. Aha, dobra. 14-131. Z Włoszczowy do Psary leci. Musimy dać mu przelot. Włoszczowa pociąg 14 odjechał o... No dobra, damy mu przelot w takim razie. Tego jeszcze nie ma. On tu się zatrzyma, słuchajcie, jeżeli nie da mu przelotu. Na razie ma przelot, więc ciśniemy. Myślę, że się kurde, zatrzyma, się tam dawało... na pewno ma na jeden... Nie uliczki. Wiem, ja mu przelot tylko daję po prostu. Ja mu daję przelot. I powinno to się ładnie na zielono wyświetlić. Kurde, ale właśnie tu były z tym jakieś błędy, słuchajcie. O! Dobra, spore opóźnienie, tylko rozjazd, Tomasz, dzięki bardzo. Rozjazd, okej. Okay. Możesz zrobić kraksę? 14-131, potrzymaj mi piwo. Można.
Włoszczowa. Włoszczowa 14131. 14131. Tor pierwszy. Wyślij. Jest wolny. Dobrze. Pociąg 242235 odjechał. O, dobrze, okej, okay, potwierdzam. No i dobra. Ten ma drogę wolną. O, ten mi się pojawił. Ten na razie będzie musiał tu się zatrzymać. Ten pan kolega. Tutaj będziemy musieli zmienić. W zasadzie. No właśnie. I tu się, słuchajcie, bagowało coś. Ten pociąg zaraz tam tu przejedzie. Temu damy stop na razie. Tu. No ale to trochę trwa. Minus nie mogę. Plus też nie będę. A nie, plus mogę. No i pytanie, czy się zmieni. O, tutaj jest nasz pociąg, którego zaraz tu zobaczymy. Wejście z budynku szybko. O, jedzie, zobaczcie. Ten, którego puściłem. I zatrobił jeszcze gościu, ty. To jakby był chyba jakiś ten, gracz. Jak ty podświetliłeś te pociągi? Znaczy jak podświetliłem? One same się podświetlają. Ten ma przejazd. O, stop damy. Ten już tam przejechał. No i właśnie. I to był błąd tutaj. Ja tu nie mogę teraz tego zmienić. Cholera jasna. Busim, dzięki za subika. Wyślemy tutaj, zmienimy sobie. Zmieni się, czy się nie zmieni? Tu się zmieniło pięknie, ale tutaj się nie chce zmienić. Tak damy, na razie. No nie, właśnie. O, ZMK. O, stop. No i to się powinno zmienić z tego różowego, z tego fioletowego, cholera. Ludwik, siema. Póki co to nie spotkałem się z żadnymi trollami. No nie, no słuchaj, każdy stara się tutaj robić co może, tylko to do końca tak to nie działa, cholera jasna. Także spodziewaj się opóźnienia większego. Plus, nie, to chodzi o ten pociąg tutaj, on już tam stoi. No i tu nie chce mi zmienić, odebrane, ale nie chce mi tego zmienić, nie? I to jest najgorsze. O, teraz może mi zmieni, minus, wyślij. No, rozjazd się zmienił. Panie kolego, zapierdzielasz. Tutaj na razie pusto, na razie pusto. Ciach. Poc. Wyślij. No i pięknie. Idziemy zobaczyć, tylko którędy on mi tu wiedzie. Gdzie my siedzimy? A gdzie jest moja buda? Jasna. No, widzicie, jakoś to działa. Tak, 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 zauważyłem właśnie. Ciekawe, gdzie tam Adi jest jeszcze. Dlatego pociągu przejazdałem, dlatego przejazdałem. Okej, to mogę zamknąć. Odjechał, o, no i pięknie. Wyjście z budynku. On tędy będzie przejeżdżał, słuchajcie. Tu. Tu będzie zmieniał to. Kurwa, dobrze. A, dobra, tam miałem podgląd. O. Jest. O, cholera. Ole, zapierdziela, ty bez wagonów. Dobry. Planowanie. O, kurde, pojechał ty szybki, co? I wjechał już na tamten tor. Jak się nabiega i nabiega. Fajne to, muszę powiedzieć. Powinieneś do psarów zgłosić, że go puściłeś. Aha. I zapytać generalnie, czy tam może. Aha, widzisz. Dobrze, że mówisz. Ale to jest AI chyba, nie? Ty będziesz tędy jechał. Plus wyślij. To jest pociąg 14131. Sary. Dla pociągu to, że nie, nie. Czy droga dla pociągu 14131. Tor pierwszy. Wyślij. I jeszcze był jeden pociąg. 242235. To wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało. Nie, no nie, nie kurwa, to zapierdzielasz jak głupi właśnie, nie? To już tamto powiedział, tylko Brod wypierdzieliło, że to jest trudniejsze niż ten. Niż jazda pociągiem, nie? Tutaj. No niestety. No i tak już ich puściłem, także trochę za późno. Adi, za 10 minut będziesz, tak? Według planu? Tak, według planu. Jeszcze jakbyś mógł przypomnieć, chyba że ja sobie tak po prostu cię wyszukam. 4.1.14. Już ci patrzę tutaj. 4.1.130. 18.15 pokazuje, że będziesz przyjazd planowy.
Także po godzinie cię fajnie znalazłem. 18.02 to był ten. No to go puściłem. Ale zobacz. 18.21 będzie kolejny. Z Psary będzie jechał do Włoszczowej. To po tobie będzie jechał. Jakiś. No i dobra. Okej. Okay. No i nikt nie odpowiedział ten AI. Diego, puść maliny. Ty, ja go tutaj puszczę, zobacz, tutaj w kółeczko, żeby... No, no. Niestety się nie da, tak? Ty go puścimy na czarce. On nawet nie będzie wiedział, będzie jechał zadowolony, kurde. Nie, dobra, zmieńmy mu tutaj naprawdę, bo zaraz będzie przejeżdżał. Znaczy, ogólnie nie jest to takie skomplikowane, spójrzcie. Patrzymy na... Inaczej może, bo tu nie mamy... Mamy 18.03 w lewym górnym rogu. Patrzymy sobie na godzinkę. 18.03, 18.02, ten nam pojechał. 18.15 mamy Adiego, który będzie przejeżdżał. Zatrąbisz tam ładnie, co? No raczej. Ja wyjdę ci na tory. A 6 minut. A dasz radę wejść 6 minut po nim będzie. Da radę. Da radę, bo ja dzisiaj jak live'a jechałem, jak jechałem pociągiem, to mi jeden wyskoczył, cholera jasna. I zobaczcie, i teraz mamy 18.21, będzie kolejny, 6 minut po Adim. W tym samym kierunku będzie jechał. Więc ja już sobie tor dla niego przygotowałem. I w zasadzie nawet nie muszę, aczkolwiek nie wiem, czy nie będzie jakiejś kurde niespodzianki. Radio Stop słyszałeś? Gdzie? Nie, chyba. A jak to słychać? A ja nie wiem, jak ty tu widzisz pociągi. W którym tym miejscu są jakieś pociągi na tym mapce? Czy jak, w którym miejscu są pociągi? W którym miejscu jest pociąg? Bo tam są tylko kilometraże podane, tak? Nie, te czerwone to są pociągi. Te czerwone. To są zajęte to jest, tory. To jest sektor, tak, dokładnie tak. A skąd wiesz, jaki to jest numerek? Dzięki piękne. Skąd wiem, jaki tu jest numerek? Nie wiem, jaki to jest numerek, ale tu i widzę te numerki. Na tej czerwonej tablicy, jakie są numerki pociągów. No i ten jest ostatni, ten jest przed nim, a ten w ogóle już pojechał dawno, ten 1333. Dzięki za suba. On pojechał dawno, widzisz. Teraz mi znikł, zostały mi dwa. 14.131 jechał pierwszy, jest na dole, a ten jechał drugi. 2.42.235 jechał drugi, nie? I zaraz jak ty mi tutaj wlecisz na 16.86, to ja ciebie zobaczę tutaj na czerwono wtedy, że ty jesteś 410... 130... 411... Nie, 41.130, o tak. Pociąg, ty jesteś. Okej, mogę tu nawet coś zrobić. Zatwierdź godzinę przejazdu. Tutaj mogę zatwierdzić. Nie wiem, co to daje. Wprowadzenie godzin, jakieś zatwierdź godzinę. Dobra, no i zobaczymy. Jadę jako 42.134. No dobra, to do tej pory poczekamy do 18.37 najwyżej. Zobaczymy, myślę, że poczekamy. Aha, restart serwerów. No to poczekaliśmy. No to ja jeszcze raz właśnie. Aha, ciekawe gdzie ty będziesz w takim razie. Ty, no, no jaja. Restart serwerów. A nie ma PL5? O co chodzi? No nie, już tak ładnie. No, restart serwerów. Nie ma PL5? Nie. Odśwież. Odświeżymy. PL sobie wpiszemy. O, już się pojawiają. Jest PL5. Dawaj z powrotem. Ciekawe, gdzie będziesz. Czy od nowa będziesz jechał, czy gdzie? Było przed chwilą. Nie, nie ma PL5. Dalej. No nie. PL2. PL4 jest na przykład. Może być. Mały ping. Może być? PL2 też mam, obojętnie. Obojętne. No to dawaj PL2. Dalej, zobaczymy. Dyżurny ruchu. Tylko skąd ty się zrespisz, powiedz mi. No właśnie. No właśnie, daj znać gdzie jesteś, to ja się tam jako dyżurny zrespię. Kurde, ale musiał wywalić. Ciekawe, by tak nie było zawsze te restarty serwerów, bo to wkurza. Nie, to chodzi o ten, że... Te boty się bugują. A. No ta. Dobra. Ruszaj i powiedz, gdzie jesteś. Mam Góra, Włodowska, Psarek, Knapówka, Włoszczowa. O, znikło mi jedno pozycja. Olszamowice mi mam jeszcze. Co to tak? Jakieś dźwięki dziwne. Łazy, Dąbrowa Górnicza. Dąbrowa Górnicza, nie mam nic takiego. Co masz po drodze jeszcze? Żebym wiedział, jaki ja mam rozkład. Mhm.
fajna ta gierka kwadratowy, bardzo fajna. To jest nowa maszyna, powiem ci. To zmieniam pociąg. Dobra. O nie, dałem wyjść z gry zamiast wyjść do menu. No to będzie lipa wtedy, nie? Niestety. No dobra, to ja pójdę na tą knapówkę na razie, zobaczymy. Albo co tu mamy? Włoszczowa jeszcze mamy. Kurde, no nie wiem gdzie iść. Psary. Idę na psary, ty. Może będziesz na psarach. Co? Dobra. Dobra, psary. Zobaczymy. A jak nie, to się szybko zmienia. Zobaczymy sobie teraz stację psary. Powiem ci, Kuba, że gra zarąbista. Zapowiada się naprawdę fajnie. 13 stycznia ma wyjść. Będzie kozak, coś czuję. Już jest kozak. No ale tak jak będę mówisz, to nie jest takie hop-siup, kurde, nie? Takie, wiesz, sterowanie. O, troszeczkę inaczej to wygląda. No, parę klatek musi złapać jeszcze. Deszcz pada, czy co, cholera? Okien się otworzyć nie da. No, w psarach jest co robić, już zobaczcie. Już było dobrze. No, już było dobrze. Łazy, zawiercie, ale dalej nie wiem, co będę miał. Mhm. Kurde, ciekawe. Łazy, to na łazy gdzieś musiał się wpierdzielić. Coś mi tu przyszło już. Czekaj, ty masz tak. Powtarzam, pociąg 2, że odjechał o 18.10. Góra Włodowska, to coś mam tutaj. O! Jakiś pociąg mi właśnie przejechał tutaj. No widzicie, to jest AI. On już sobie pojechał. Na Góra Włodowska. Jaki to jest pociąg teraz? No właśnie tego nie wiem. No tu psary bardziej skomplikowane, słuchajcie. A tak dobrze było. Nic nie kumasz, Bartek. Tu chodzi, tu jesteś teraz w dyżurnym ruchu. Jak mamy tutaj? 18 godzina, 10 minut. Ten właśnie 41-130, to ty byłeś, Góra Włodowska. 41-130, to byłeś ty, panie. No. Zmień na polski, możemy zmienić na polski. W kierunku Napówka. Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice, masz taki coś? Czekaj, tam coś było. Dobra, to wychodzę do albo menu inaczej, głównego. Albo inaczej, zobacz, 421054. O, już wyszedłem. Tak, żebyśmy się chwilę spotkali chociaż. PL2 to było. PL2 dalej. Dyżurny ruchu. Kurde, nie mam. Włoszczowa. Psary, Góra. Poczekaj, zobaczę, co tam masz. Góra Włodowska, Psary, Włoszczowa chyba i Pichowice. Sary, jakbyś no zobaczył, idę. Zalogował się i zobaczył na przykład, czy masz jakiś pociąg tam w rozkładzie. Zaraz mi powiesz jaki numer, bo tu mam dużo pociągów. Są mniejsze stacje. Przed chwilą byłem właśnie na mniejszych, nie? Chyba. Aha, dobra, ty mówisz o jeszcze mniejszych gdzieś tam, tak? Ale to myślę, że wszystkie takie posterunki będą, wiesz? Jak masz blokadę samoczynną, te odstępy, to nie musisz pytać o zgodę, tylko sąsiedną stację informujesz, pociąg odjechał o godzinie. Dziękuję. Szociu, dzięki piękne za info. No widzisz, czyli nie muszę ich informować. Jaki ty pociąg jesteś? 42, 10, 54. 42, 10, 54. Nie mam ciebie tutaj w ogóle. Ale nie, na tym wykresiku, znaczy w tych tabelkach. No w tych tabelkach nie mam cię. 42, 10, 54. Nie macie. All. Także ciebie nie ma tutaj. A co tu mamy? Tutaj nam pociąg jedzie. 41-32. Szkoda, że wywaliło. 41-32 do Knapówki jedzie. Zmień na polski. Do Knapówki. Puścimy go od razu. 41-32. Knapówka jest tutaj, w tą stronę. Czyli trzeba zrobić mu przelot. Tutaj mamy coś nie tak. Musimy tutaj rozjazd zmienić. Okej. Okay. I ten będzie miał zgodę już do Knapówki. I na razie spokój. Na razie cisza, spokój. 41-30. Co? Knapówka. Ale on jedzie. Ja teraz jestem w psarach, nie? Akurat. On ma być o 18.18, czyli za 5 minut. Ktoś teoretycznie mi już w łazach podał zgodę. Aha. No widzisz, kurde. To ktoś może już wziął po prostu, nie? Akurat. A czyli tylko informuje. No dobra, to fajnie wiedzieć. Knapówka coś chyba pisze tutaj.
podświetlenie. No właśnie, tu jest knapówka. On będzie jechał do knapówki. Tak. Damy mu przelot od razu. O, coś przyszło. Próbuję ten cały dać. Od razu do samego końca. Czy się zmieni? Zaraz zobaczymy. Powinien, no to trochę trwa. Witam kolegę dyżurnego. A powitać. Ciekawe, kto tutaj w knapówce siedzi. Odjechał o pociąg 41, 132, przepraszam, 134. Nie, 42, 134, dobrze. 42, 134 odjechał. On leci z góry do knapówki. Wiesz co, najlepsze jest to, że tutaj w ogóle ta frazeologia jest zupełnie inna, a ja tak jak na Watsimie im podaję, zawsze numerek. Aha. Ach, tutaj jest jeszcze, 42 jeszcze, odjechał. Coś mi tam mówi, przejazd podany, nie? Ja mówię, przejazd podany 42-10-54. A ty, Grzesiu, w knapówce siedzisz, a widzisz, dobra. Feedbacki robię. O czym mówisz, świat gier? O czym mówisz, o tym? Powiedz mi. No widzicie, tu się nie zmieniło. Więc jedziemy tak, tak. Dotąd. Wyślemy. Ty chcesz jechać do knapówki. Okej, okay, stąd mogę, a stąd bym chciał dalej też go tutaj puścić. Ale czy pójdzie dalej na zielono? Odebrane. Tak, do knapówki, tak, czyli do Grzesia już jechał, ale tylko nie wiem, czy mi się go uda go puścić. Pociąg 40 odjechał o 14, dobra. No to teraz tak, z knapówką muszę się skontaktować i spytać się, czy mogę go wpuścić? Nie, tylko poinformować, bo mamy te sektory. Dobra. To jest Topski, dużyrny ruchu psary. O który odjechał. 46 kilometrów ode mnie. O cholera. Olej. Zdróweczko, zdróweczko. O, dobra, poszło. Puściłem go. Czyli tak, czyli w zasadzie mogę... Słuchaj, Grzesiu, ja ci zadam to pytanie, tak z ciekawości. No, to są testy. Knapówka. Tutaj. Aha, ale to jest tak. Starzyny AI. Albo, no co jest? Aha. Bardziej pytanie. Zobaczymy, czy u ciebie wyskoczy. No, czy droga dla pociągu? No i zapomniałem, jaki to pociąg był. Cholera jasna. 41-32. 41-32, on będzie jechał do knapówki. 41-32, 18-18. No właśnie, tam tak. Sławkę musisz podnieść. No, no. Tak, to tylko no, z AI się. Dzwonię do ciebie, panie Koszidesu, odbierz. Halo? 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 Kto tam? A nie gada. Grzesiek, słuchawkę podnieś. Nie masz głosu. O, widzisz. Tu. Co to za dyżurny bez głosu? Rozłączył się. Nic, SMS-a mu wyślę. Słuchajcie, zajebiste to jest, powiem wam szczerze. Czy droga dla pociągu? Zobaczymy, czy to 41... O, patrz, 32 to było? 4132, tak. By ci się przydała kartka i długopis pisać numer. Tak, dokładnie, dokładnie, tych, żebyś wiedział. Tak, tak, no. 4132. To, że nieobowiązkowym. Dobra, wyślij. Jest wolna. I powiedz mi, czy dostałeś to? Albo odpowiedz też przez tą maszynkę, nie? Kurde, ciekawe, z kimś innym bym musiał sprawdzić, czy jest głos, jak jest głos. Pociąg 4132 za chwilkę będzie przejeżdżał nam tutaj. Szkoda. Dla pociągu... Droga jest wolna o 18.18. Dobra. No to może jechać. Ty, nie, właśnie na szybach takie coś jest. Dałem mu tutaj ten semafor, ale nie widać. Mamy jakiś? Nie mamy. Po którym torze on będzie jechał? Ty, po tym torze będzie jechał. No. Bo mnie tam kurwa nie przejeść, panie kolego. Psary! Fajnie to wygląda. Zobaczcie, no świetnie to jest zrobione. Znaki, nie znaki i te znaki możemy też stawiać, słuchajcie. Te znaki możemy stawiać, nie? I weźmy po prostu tak. Uwaga, samochód. Nie, nie, nie stąd. To mogę postawić też tutaj z poziomu tego komputera. Szkoda, że te drzwi trzeba tak cały czas wchodzić, wychodzić, bo
ty masz na tych oknach, że tak wygląda, jakby padało? Nie wiem czemu tak, no jakby też był, nie? Są zapowiedzi na peronach, bo nie zwrócił uwagi. Wiesz co? Nie, też nie zwrócił uwagi, ale chyba nic nie było, cholera. No patrz jako łajza, nie chce jechać, a krzyczą na mnie. Tak? Pociąg ci nie chce jechać? Tak, zatrzymał się i koniec. O, rusza. Grzesiu, rób coś z tym, kurde, rób coś z dźwiękiem. Żeby było, kurde, słuchać. Zaraz zadzwonię do ciebie z domu. Kwadratowy pytał, jakie gra ma wymagania. Aha, wiesz co, to najlepiej... Kurde, nie wiem, jakie to ma wymagania. Kurczę, trzeba sprawdzić, ale ta gra na razie jest dostępna na Steamie. Oczywiście trzeba zarequestować, tak? O. O, się wystraszyłem. Jedzie? Chyba jedzie. Jedzie. Jadzie. Ale mnie to wkurza, że on tak długo rusza po hamowaniu. W sensie... Za trop, kolego, halo! W sensie, że wiesz, no... Zatrzymasz się awaryjnym hamowaniem, a potem odluźniasz, klikasz, a to nie chce schodzić ciśnienie. Ło! Poszedł. Pięknie! Fajnie to wygląda. Dobra, zapierdzielamy. No to, tak samo ten budynek, kurde, ten psary, to wszystko, ta elewacja, tak fajnie to zrobione. Wejście do budynku. Tylko mówię, szkoda, że nie można drzwi sobie na przykład zostawić otwartych. Myślę, że to jest no specjalnie zrobione, żeby mogli ten czas mieć na przeładowanie. Tych drzwi? W sensie, no ogólnie, żebyś nie miał za dużo miejsca do wczytywania, nie? Bo to i tak ci ogranicza, wiesz. No może być. Dobra. Grzesiek, Korzides, upuściłem ci tam 41-32 do ciebie. Ty, no fajne to jest, jak możesz zadzwonić, tylko kurde, no właśnie, no żeby to... Dlaczego ty nie jesteś na niebiesko w ogóle? Jeszcze raz dzwonimy do Grześka. To są jaja, ty, to naprawdę, jak można się wczuć tutaj, nie? Ja spadam na jakieś pół godzinki, jakby co to naprawiłem Seattle. O, dasz znać potem. Ty, nie mam odbiera, zobacz. Znać, no naprawiłem, jak będziesz chciał wiedzieć, jak to ci powiem, ale... No, tak, dokładnie, no. To fajnie. Toczę się, 41-132. 41-134 widzę tutaj, 131 odjechał, nie mam cię na razie. 134 tylko mam. Dobrze, 41-134, sprawdźmy sobie ten pociąg. 41-134 jest zaznaczony nawet. Jedzie również w kierunku posterunku Knapówka. No to damy mu drogę, ale najpierw spytamy sobie się Grzesia, czy drogę ma tam wolną. Aczkolwiek już mamy tego, słuchajcie, już trzy sektory dalej. Więc na razie dotąd mu damy. Poc, proszę bardzo, poszło. Słuchajcie, świetna zabawa, na pewno. Co dopiero, jak to będzie fajnie rozwiązane już. 41-132, Charix, zaraz zobaczymy. Wiesz, to czy to będzie 133. Fajna gra, będzie zależało tylko i wyłącznie od community. Czy tak od graczy tak. Też, tak. Nie mam cię, 41-132, tu i na razie cię nie widzę. Nic jeszcze potrwa. Ale ten, co jedzie, to jest 42-134. 42-134. No i możemy spytać, tak jak oni pytają w zasadzie. Pociąg odwołany, pociąg przyjechał, czy droga dla pociągu to, że jest wolna, 42-134. I jeszcze rozpędź to teraz pod górkę, no przecież to nie chce jechać, ten towarowy. Co ty, a ty towarowym? Do Grzesia wysłałem zapytanie o 42-134. Jeżeli będzie wolna, to puścimy go dalej. Siemka z Sarbian. Siemanko. Hejka. W łazach jesteś. Ojejku, panie. A ja w psarach. To się zejdzie. Ojej. No i co? O, odpisał coś. Nie można przyjąć pociągu 41-32 na zajęty tor. Oho, no dobra, no to czekamy. O! No i czekamy. Na razie jeszcze ma gościu do mnie troszeczkę. Nie wiem, jak to wygląda tam u niego. W Knapówce. Ale i tak mogę go puścić, bo tych sektorów jest sporo. Najwyżej on go nie wpuści do siebie. Jak centralną magistralę wiedzieć, to przyciśniesz. Dobra, dawaj. Powiem ci, że tutaj jest... teraz przy takim tym masz troszeczkę więcej rzeczy do ogarniania. No jest, tak. Podzielę na totalnie zielonych, jedziesz na trzy klawisze, na zaawansowanych. Wiesz, nie, co na trzy na razie klawisze to nie powiedzieć. Pojedzie.
Ale nie będzie, to będzie dla wszystkich tak samo, ale to masz, wiesz, hamulce, nie hamulce, światła, nie światła, pantograf, to wszystko musisz, wiesz, obsługiwać, nie? Muszę przestać oglądać live'a. Błażej, ogólnie nie ma potrzeby pytania o szlak, gdzie jest SD. Tak, ja się akurat tutaj bawię, Błażej, już tutaj kolega wcześniej też nas tu uświadomił, ale dziękuję, bardzo fajnie, że piszesz, dzięki. Miło z twojej strony, z waszej w ogóle tutaj, ja jestem dosyć laikiem w takiej sprawie tutaj tych lokomotyw, tutaj tych pociągów i tak dalej. Pytamy tylko, kiedy szlak jest jednotorowy. Poczekaj, ale to trochę nie rozumiem. Samoczynna blokada liniowa to są te sektory, rozumiem, tak? To jest tak. To, jeżeli dobrze rozumiem, tak? Jeżeli możecie mi trochę naprowadzić, to jeszcze bardziej się nauczę, bo podoba mi się to. Aha, my tu siedzimy, PS, psary. Tu jesteśmy w ogóle, to jest nasza budka. Dyżurka. No dobra. Czyli tak, nie muszę pytać tego następnego w knapówce, czyli Grzesia. Znaczy, to są testy, ja się tu bawię, no bo tam akurat kolega Grzesiek tutaj z czatów, koszidesów wszedł. Droga jest wolna, napisał. 42-134. Ten odjechał, to mi niepotrzebne. 42-134. Droga jest wolna, wiesz. Tak się bawimy, jak to działa. Próbowałem do niego dzwonić, ale no niestety nie odbiera. Dobrze, no to puszczamy go dalej. 42-134. Ja wiem, że tu jakby to był gracz 42-134, mógłbym mu napisać wjazd podany na przykład. I tyle, jakoś coś takiego, kurde, widziałem tu AI pisało. Ale nie wiadomo, nie ma odróżnienia, czy to jest gracz, czy to nie jest gracz. Jak sobie dasz tabulator, to będziesz widział od siebie w odległości, czy to jest gracz, czy nie. A widzisz, kurde. Koshidesu faktycznie jest. No dobra, ale teraz dyżurny ruchu. Ja tylko dyżurnych widzę ruchu, a nie widzę pociągów. O, to ciekawe. Nie, po prawej suwakiem zjedź. Aha, to dalej są pociągi. O, faktycznie, o kurde. Poczekaj, i to był jaki pociąg? 42-134. 42-134, znajdziemy go. 42-134, maszynista. Tak, to jest gracz. To jest gracz. Ciekawe, czy Polak, czy on mnie zrozumiał? Nie, język angielski. Może mnie nie zrozumiał. Jak jest wjazd podany po angielsku? Go? Po Hungary. Hungary, tak? Starzyny, a gdzie są starzyny, ty? O co tu chodzi? A tutaj, ojejku. Ty, to stąd jeszcze mam. 31-34, po to, że jeden jest wolna. Nie widzę też torów. Który to jest tor? No, po to, że pierno, to ten tor będzie. Masz tam tor numer napisany. Gdzie? 1G, 2G, 1K, 2K. Ten jest 1S. Ten na dole. Ja tego nie widzę. A, 1S. Aha. Ale co to jest 1S? Tor pierwszy. Jesteś pewny? A tu mam znowu 1G na przykład. 2G, 1S. No właśnie, to chyba nie to. Tu będą tory. 1, 2, albo to są peron. Nie, no 1, 2, 4, a on po torze pierwszym wtedy. Dokąd ty jechać do tego? Kto tu mi napisał? 31, 34. Zobaczymy. 31, 34. Gościu chce jechać do knapówki. Też do ciebie. No dobra, to go jakoś tu puścimy sobie. No właśnie. Chciałbym to z tego żółtego zmienić, ale tutaj bym musiał sporo pozmieniać, jeszcze widzę. Najpierw, za chwilkę zobaczymy, najpierw muszę pozmieniać. No, tu już poszło, tędy bym go puścił. Dajmy stop. Kurde, z takim opóźnieniem to działa. Też pisałeś wcześniej, przepraszam, nie przeczytałem. Kurde, ciężko tu się, wiecie, i czyta, i coś zrobić. Właśnie, nie wiesz, czy to, kurde, zadziałało, czy nie, czy to z takim opóźnieniem. Plusa mogę wysłać, zmienisz mi tu coś? Czy nie zmienisz? Właśnie, nie bardzo chcesz. To nic, ten przejedzie. Pozwolenie na ustawienie kierunku. No daj mu pozwolenie sobie na kierunku jakieś, myśli. Odebranie niemożliwe. No i właśnie. I tu już moja wiedza się kończy, słuchajcie.
Jak masz podany tam przebieg u góry, to rozjazdu numer 9 nie obrócisz teraz. Aha, dlatego jest na żółto. A widzisz, okej, dziękuję pięknie. Co nie możesz zrobić? Dobra, widzisz, kurde, widzę, że masz sporą wiedzę. Szociu, super, kurde, dzięki, dzięki. Dlatego jest na żółto, podejrzewam. Znaczy widzisz, ja myślałem, że ja go obrócę, ten rozjazd 9, ale po prostu nie wpuszczę pociągu. No chciałbym teraz w ogóle pociąg, żeby dojechał mi dotąd na przykład. Mogę dać mu, tak, drogę? Czy nie mogę dać? I tędy bym go puścił później, ale co tutaj jest? No tu jest prosto, nie chcę tego obracać, tu jest ok. Tu jest ok, ale tu jest, nie jest na żółto, ja bym chciał ten kierunek zmienić. Zwolnienie ustawionego kierunku, stop, zmiana kierunku blokady, pozwolenie na zmianę kierunku. Ochrona boczna tak zwana, nieźle kurde, odwołanie zmiany kierunku. Słuchajcie, może wiecie jak tu jego, żeby go wpuścić, żeby dać to na żółto, tak jak jest tutaj. Jak dasz zgodę, przez telefon dopiero włączy blokadę, ojejku. PZK. Czyli najpierw zgodę przez telefon. O ja pierdzielę. Nieźle, no nic. 31-34. No tak, wpuszczę go tutaj do siebie. Droga jest wolna. 31-34. Wybierz. No i damy PZK. Niemożliwe. Dla pociągu, no potwierdzi. Tylko ten zaraz tam tutaj wjedzie, także okej. Okay. O, to kurde, ale dziękuję ci bardzo, ja pierdzielę. Czyli najpierw muszę dać zgodę, ten susę ustawi, ja pierdzielę. Dobre to jest. I dotąd powinienem móc go puścić, tak? No, i super, i tu będziesz stał. Później dopiero ci zmienię trasę, jak ten przejedzie. No kurde, dzięki panowie, ale tak to coraz bardziej mi się to podoba. Kurde, fajnie, fajnie. Ten pociąg zaraz będzie nam jechał jeden. Po pociągu 3 jest wolna, okej, okay, to mnie interesuje. Ta jest wolna, dobra. Napówka też na razie nie jest potrzebna. Lepiej się rozejrzeć z dwóch stron, słuchajcie. Ale nie pamiętam, czy... O, coś się zbugowałem. Cholera, bo mnie przejadą zaraz. Biegnę tu. Tutaj do budynku. Teraz strzałka miga, naciśnij 1S i PZK dopiero. Już robimy. 1S tu i PZK. Wyślij. O, ty, aha. A powiedz mi, jeśli możesz, mistrzu, co jeżeli ta strzałka miga, co wtedy? O, patrz, i się pojawiło na zielono. Ty, no mega to jest, kurde, mega, naprawdę. O, jest pociąg, jest pociąg. I on się tam zatrzyma i dopiero go później puścisz na kanapówkę. Pociąg 3134 odjechał, tak, okej. Okay. O, jedzie. Ciekawe, czy to gracz? Nie, to nie będzie gracz chyba. Oj, nie to. Bo to najbliżej mnie, tak? Kanapówka, nie, rzeź. To będzie ruch AI. Kurwa, dźwięki jakie zajebiste. Słuchajcie, no mega, ta gra to się zapowiada bardzo, bardzo mega. Będzie streamowane, na pewno. Fajnie, fajnie. A powiem wam szczerze, co lepsze, to podoba mi się bardzo tutaj ta zabawa, nie? Z zawiercia ruszasz, okej. Okay. Nie, raczej się nic nie stanie, jak mi przejedzie. Nie ma, znaczy na razie masz tylko dwa pociągi dostępne, nie? Pamiętajmy, że to jest dopiero wczesna wersja tutaj, 13 stycznia wyjdzie wersja normalna już na Steamie, że tak powiem. Która nadal będzie chyba jeszcze betą z tego, co mi się wydaje. No, być może, jak każda gra wychodząca, nie? To jest pytanie o zgodę za pomocą urządzeń, jak już mu już potwierdziłeś telefonicznie. Kurde, to jest takie, widzisz, no to jest sporo nauki. O, fajnie, ten pojechał i teraz w tym momencie może mogę go wpuścić. Tak jak mówiliście, nie muszę pytać o zgodę, jeżeli mam tutaj zmiany. Nie rozumiem tego tutaj plus, minus. O co tu chodzi? Dlaczego plus, dlaczego minus? Ale okej. Okay. Ale wyobrażasz sobie wieczorem Topskiego przy tym? Bo ja nie. Człowiek! Czemu nie? Przez ile lądujemy? Tak.
42-134 ci pojechał, Grzesiu, do ciebie. 31-34 zaraz do mnie wjeżdża. Okej. Okay. Chyba nie ma znaczenia, którędy bym masz dopuścił. Masz tam u siebie na liście 64-40-42? Nie. Nimom. Nimom, panie. Ten mi teraz wiedzie. 32, opóźniony. Trochę za późno go puściłem. Aha, odjechał. 42-134. To teraz bym musiał powiadomić tą knapówkę, że pociąg przyjechał, pociąg od... O, a gdzie jest odjechał? O, 18.32 powiedzmy. 33 dam. I teraz do Grześka rozumiem, że... Aha, 40... Nie, zapomniałem. Ja naprawdę tu jest kartka potrzebna jakaś. 42-134 to był. 42-134, pociąg odjechał. 42-134, 18:33. Poszło. I do Grzesia poszła informacja, mam nadzieję, że dostał. O, a ten nam tutaj jedzie już. No, tu jest tyle rzeczy, których chciałbym się dowiedzieć jeszcze, o co tu chodzi. Bot. Boże, tak, bot. Ale fajne, to jest coraz fajniejsze, kurczę. Tu jeszcze jak kolega tak dużo mi teraz podpowiedział. Gwiazd podany, przyjąłem. O, knapówka, Hoshides. Dobra, to nie do ciebie było akurat. Pociąg, który odjechał od 18.35. Odjechał 18.32, to ten mi odjechał. Okej, okay, to mogę za. Ten przejeżdża. Wszystko fajnie, pięknie. Jak pojedzie, to możemy tu znowu przestawić. Aczkolwiek nic więcej nie ma. Słuchajcie, tak to wygląda. Pendolino, tak jest, Pendolino. Nie wiem, masz tam gdzieś może Sosnowiec, bo będę przez niego jechał. No może i racja, najwyżej będą to streamy konstrukcyjne katastrofy kolejowe. Słuchaj, z waszą pomocą na pewno nie. No tutaj, kurde, macie sporą wiedzę, szanuję, doceniam i dziękuję za pomoc. Jakoś pobrać ze Steam. Można, najpierw Chrissy musisz zarequestować właśnie o te SimRail. Masz prolog i masz wersję, kurczę, test multiplayerowy jakiś tam właśnie. Musisz zarequestować. Adrian, ty czekałeś chyba jeden dzień, tak? O, zobaczcie, on mi się zatrzymał tutaj. Ja go nie puściłem, widzicie? Mój błąd. Ciśniesz dalej, panie kolego. Czekam, aż się zmieni na zielono. Ja czy ja go stąd zobaczę z okna? Nie, pewnie nie. Powinien, kurde, się zmienić. O, teraz, dobra. Nie kliknąłem wyślij najwyraźniej, ale spróbuję go jeszcze zobaczyć szybko. No, ta końcóweczkę chyba mnie. Chyba on. Max, kupić, że... nie kupisz, tak. Tylko to jest taka wersja pretestowa. Dla wszystkich na razie darmowa, tak. Wersja testowa. Ale zauważyłeś, że na zewnątrz masz inne drzwi niż wewnątrz? No w środku ma ładne drewnem obite, nie? A na zewnątrz takie, wiesz, blaszane, żeby antywołaniowe, chłopie. To wiesz, tu nie może kto byle kto wejść. Tutaj nawet klamki nie ma, zajumali. No zobacz. No faktycznie, te okna są takie, kurde, jakby deszcz padał. Ciekawe dlaczego. Nie? To teraz w środku pada. No dziwnie wiesz, co, to tak wygląda. Tak samo jest w pociągach, że przednia szyba nie jest mokra, jak deszcz przestaje padać, a boczne nadal kapią deszcz. Boczne nadal są, tak. No mówię, to jest wersja jeszcze beta, będzie to pewnie poprawiona. To jest poprawiona. W oknach, czekaj, tapeta? Tapeta? Nie, łezki nie, lecą. No jak tapeta? Łezki lecą takie. Tak. Słuchajcie, to tyle ruchu, że się puścili. Musisz teraz do Straszyn zwrócić blok końcowy, żeby zresetować blokadę do zasadniczego stanu. Ja pierdzielę, co, czyli że co mam zrobić? Mhm. Zwrócić blok końcowy. Ja pierdzielę. Aha, tutaj zwolnienie ustawionego kierunku może, ta? Czy nie? Albo tu? Zmiana kierunku blokady? Nie. Może to, ale popraw mnie. 13 stycznia. Nie, na razie już można się bawić. Tak, tym tutaj. Cześć, Arku. Hejka, hejka. Zwolnienie ustawionego kierunku. Myślę, że to o to tobie chodzi. Zwrócić blok końcowy. Ja pierdzielę, to nie jest takie, kurde, proste tutaj, co by się mogło wydawać. Ale czekam jeszcze tutaj na Szociu 8. Co mi powie. Tak samo nie wiem, dlaczego tu jest taki mała zielona, zielony paseczek przy każdym tym.
cholera wie, o co tu chodzi. O, tutaj są, wstawienie tabliczki na przykład. Mogę tabliczki wstawić, wybrać jaką tabliczkę, tor zamknięty, nie wiem, telefon jakiś, cholera wie. Uwaga, konserwacja na rozjezd. No, kurde, fajnie. Werba, jeśli klikasz jeden przycisk, tak. Dokładnie. Jeszcze jak Szociu by mi napisał, co mam tu je zrobić, to bym wiedział. I nie wiem, dlaczego miałbym to teraz zrobić w tych straszynach. Zwrócić blok końcowy. Ja pierdzielę, o co tu chodzi. Włączenie kierunku blokady, pozwolenie na ustawienie kierunku, odwołanie włączenia blok... Może tu też, kurde. Nie, to chyba nie. Stop, odwołanie, zmiana kierunku blokady, pozwolenie na zmianę kierunku. Jak Adrian będzie jechał, daj mu tor zamknięty. Tak, i tak się skończy jego zabawa. Odwołanie kierunku zmiany. ZWBL, czyli tak jak myślałem, okej. Okay. Naciśnij, blokada na szaro będzie wtedy w zasadniczym stanie. Kurde, widzisz, żebym ja dokładnie wiedział, o co tu chodzi. Tak, pociąg już wjechał, już przejechał, już dalej jest tutaj. 3-1-3-4. Tutaj jeszcze go zatrzymałem na chwilkę i go puściłem. No dobra, w takim razie żółta strzałeczka. ZWBL, zwolnienie ustawionego kierunku. Szociu, ja cię zapraszam kiedyś, kurczę, jak na następnego streama z tego. No jeszcze raz chyba będę musiał coś zrobić pewnie. Bo teraz mi miga ta strzałeczka, albo muszę teraz może do nich zadzwonić. Nie wiem, ale to jest trudne podać, to wystarczy, sterowanie. Jak wybierzesz punkty początkowe i końcowe i sam sobie ułoży między nimi drogę. A, widzisz. Mega trudne to jest. O, dobra, samo się zrobiło, okej. Okay. I teraz jeżeli będę chciał wpuścić, to muszę do nich zadzwonić i dać odwołanie włączenia blokady. Nie, PZK, pozwolenie na ustawienie. Kurde, nie, tu WBL, okej. Okay. WBL to było. Tak, włączenie, a tutaj, no to w zasadzie takie... proste niby tak się wydaje. Ale, właśnie, ale się wydaje. Ale dużo się dzisiaj dowiedziałem już tutaj dzięki wam. Będę się uczył, na pewno będę się uczył, bo zapowiada się to fajnie. No dalej, do Grześka nie mogę zadzwonić. Ciekawe, tutaj AI i AI siedzi. Napówka nie siedzi AI. Pociąg odjechał o... Ale jaki pociąg? 41-132. 41-132. Znajdźmy go tutaj. Z kierunku Góra Włodowska do Knapówki będzie jechał. No jest, faktycznie. Ojejku, on tutaj dopiero jest. 41-132. To ja ten 41-132. No to poczekam, Czarix, jeszcze na ciebie. Ciśnij, ciśnij, kuźwa, chłopie. Ciśnij, poczekamy. Poczekamy, poczekamy, słuchaj, masz tu ładnie zatrąbić dla naszych widzów na sam koniec, bo na tym zakończymy, jak cię puszczę do Knapówki, lecisz, także na razie mogę ci już tylko trasę ustawić, tutaj widzę, że mam, że coś mi się nie zgadza. No, rozjazd masz ustawiony pięknie, jak się będziesz zbliżał, lecę. Dzień dobry, New Kamil, cześć. Opóźnienia macie? Co ty gadasz? Poczekaj, poczekaj, ja wyłączę wyłączę DVR-a na live'ie. Nie powinno być wtedy opóźnień, aczkolwiek nie wiem, czy to jeszcze cokolwiek da. No zobaczymy. Na Steamie zarekwestowałeś, Adrian czekał jeden dzień. Adrian czekał jeden dzień, więc myślę, że może i tobie się uda. Słuchaj, ja ci... Ty, tylko zwolnij... A właśnie, kurde, fajnie jakbym wiedział jeszcze, jak tu na przykład jest, żebym mógł ustawić ci prędkości jakiejś, żebyś tu miał przelot 40, to bym cię puścił tędy na przykład dookoła, tak dla jaj. A co? No jeśli tylko to będzie żyło i miało sporo ludzi, to naprawdę się fajnie. Moim zdaniem będzie miało sporo ludzi ze względu na samą grafikę, nie? No i fajnie to wszystko tu wygląda. Te tereny. Oby tylko rejonów nie zabrakło, tak? Oby nie zabrakło nam rejonów, a będzie fajnie. Na pewno. Będziemy się bawić. No pewnie. No boty w końcu się... Znaczy, to będzie też single player, tak? To będzie przede wszystkim ten single player. Ten jak zapierdziela. Dwa sektory zajmujesz teraz. więc będzie można też na singlu się pobawić, jak najbardziej.
Tam w ogóle ale, jakaś kariera ale... będzie. O, to jeszcze lepiej. 41-35 jest wolna. Knapówka mnie tutaj pyta, czyli Grzesiu mnie pyta. 41... 14-35, przepraszam. 14-35. O której on miał tutaj jechać? 14-35? Nie, 41. Nie? Nie widzę takiego. To mi jest niepotrzebne, że odjechał. 14-35. Grzesiu, ja nie widzę 14-35. Ty jest jakiś taki. To gdzie? 14-48. Teraz zobaczymy. 14-48. Ty, no mam go zaznaczonego. No cholera jasna, gdzie ja patrzyłem. Knapówka do góra Włodowska. Tak, jest wolna. Zaraz tylko mu zmienimy tutaj. Trzeba mu zmienić trasę, bo się kuźwa chłop zdziwi. Plus wyślij, kurde, powiem wam szczerze, to się wkręca i końca nie widać. 14-135, knapówka. 14 dla pociągu, to, że droga jest wolna. 14-135, nie, to nie był 14-135, cholera, znowu zapomniałem. 14-35, po torze którym? Po torze pierwszym. 14-135. 14-35, to jacy w 100. Boże, pierwszym wyślij. Dobra, możemy go wpuścić za chwileczkę. Ten ciśnie już tutaj, ciśnie, kurwa. Dawaj, dawaj, chłop. Puścimy cię na razie dotąd. O, tu się ładnie zatrzymasz. Cholera, mogłem cię w sumie... Nie, nie wysyłaj, nie wysyłaj. Tu się zatrzymasz jeszcze. Podejdę, pogadamy sobie. Ciekawi mnie jedno, słuchaj, Charix. Jeżeli zatrzymasz się tutaj, przed semaforem, wysiądź z pociągu i spróbuj do mnie gdzieś przybiec. Ja spróbuję do ciebie przybiec. Tak, widać się. Widać się? A właśnie o to mi chodziło. Same dupeczki są. Sykuj przelot. Nie, 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 czekaj, czekaj. Na razie przelotu nie ma. Pociąg odjechał. 18.46. Dobra. Wiedział, w którym momencie wyjść. Okej, ten odjechał, na razie czekamy. Także Charix, wyjdziesz tam. Przelotu na razie nie dostaniesz. Poczekasz tutaj. W wagonach, no, no super, no dźwięki są naprawdę mega zrobione, nie? No dobra, czekamy na ten pociąg. Kochani, za sekundkę do was wracam. Jestem, jestem, słuchajcie. Jako, że ten, siedzimy sobie tutaj teraz na dyżurce takiej, to kurde, choinki nie ma, cholera święta idą. Alexa, turn on choinka. Sorry, ja ci dam sorry. Alexa. Alexa, turn on choinka. No, no i dobra, to ja sobie w domu włączę choinkę chociaż. Słuchajcie, za świetnie zapowiadający się nowy symulator kolei, aż poszedłem do kuchni. O! Zdróweczko. Za powodzenie, słuchajcie, tego symulatora. Leci 14.35, dajemy mu przelot. Wyślij. Czy tor jest zmieniony? Tor jest zmieniony. Tak. Odebrane. Tylko, że kurde, właśnie on tego nie zrobił. Ja... O, dobra. Z takim opóźnieniem to działa. Cholera. No i tu mu damy dalej od razu. Ja ci kuźwa dam. Dałem mu przelot, a ten nie dostanie. To jest Charix, on będzie czekał. Wyślij. Dajemy dalej przelot. Dobra. Powinno za chwilkę zaskoczyć. Zobaczymy. Czy droga dla pociągu 24-137? 24-137. 24-137 z knapówki do góry będzie jechał. Jest wolna. Weźcie knapówka góra. Dobra, tak, jest wolna. A to Grzesiu znowu mnie tu atakuje. Ilu ty ich tam jeszcze masz?
24, 137 po torze którym? Pierwszym. Wpuszczaj go. Wpuszczaj go, Grzesiu. Bym zadzwonił, ale ty nie odbierasz. 24, 137 tor pierwszy. Jest wolna, wyślij. Jak najbardziej. Charix dojeżdża. Dawaj, dawaj, Charix. Jest tyle tych sektorów. Grzesiek, tutaj co specjaliści pisali, nie musisz pytać. Dobra, wjazd ci podam, ale zatrzymaj się tutaj przy mojej budce, słuchaj. Zatrzymaj się tu przy budce. O se pogadamy chwilę. Wjazd podany. Na flaszkę wpadaj. Tak. Mechaniku. Czekaj, ty jesteś jaki? 41-132 jesteś, dobra. Piszę ci, 41-130. A poczekaj, ciekawe, czy będziesz mnie słyszał. 41-132. O, nie. Czekaj, tylda by się tu wcisnęła. Charix, Charix, 41-132, kanał pierwszy. Słyszysz mnie? Nie słyszysz mnie jeszcze. Ciekawe, czy... O kurde! O! Ale dźwięk jakiś zajebisty. O, słychać, słychać. 41-132, wjazd podany. Zajebiste to jest. Ty ten jak mi śmignął. Ja pierdzielę, jak fajnie było słychać tutaj. Nieźle. O cholera. Kurwa, rzucam latanie, będę tu siedział ten, na pociągach. Tylko tutaj pana będę musiał poprosić, kurczę. Dwóch panów takich było, Błażej. I pan, który tutaj był, Szociu, cholera, fajne rady dawali. Ja mam nadzieję, że będą częściej na streamkach, kurczę, nawet kiedyś jakby coś, to zapraszam tutaj na głosowy, jakieś porady. Poszło i to szybko, Bartłomiej, no ten to kurde ruszył, ja pierdzielę. Grzesiu, a gdzie ten pociąg, o który pytałeś? Bo go nie widzę. 24-137. Sary. No tak, ja jestem, sorry. 24-137. No, najgorzej, że nie wiem, jak teraz włączyć komunikację znowu między tobą. Wiadomość. O, jest, dobra. Okej, okay, tak się włączy. No i super. O, jedzie Charix, kurde. Aha, też go nie widzisz. To po co pytałeś o niego? Go nie ma. Okej. Okay. Dobra, na razie tu jest spokój. Czy można kamery jakoś zmieniać? Jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Nie, nic to nie działa. Po prostu resetuje mnie. Wirtualne lotnictwo. Dzięki za suba. Dzięki, piękna zasubka. Ten pojechał. Słuchajcie, tylko jedynka nas resetuje. Słuchajcie do tego. Charix, zatrzymaj się przy budce tutaj, także nie zapierdzielaj. Zobaczymy, czy siebie widać jeszcze. Podobno tak. Po którym to torze mniejszych? Jedynkę wcisnę, od razu mnie tu wraca. Okej, okay, to chciałem wiedzieć. Po torze drugim. Od budki mam 6, 4, 2. Ja pierdolę. Tam jest. To jest 6, 4, 2. To ty po tym powinieneś jechać. Nie wiem, zejdę w ogóle z torów. Nie będę tu świrował, bo zaraz mnie coś kurde przejedzie. Ja tam wam nie ufam. Aha! Aha, no to on się ciebie pytał, to on na razie tobie go puści. Już trzeci raz ale zginąłem przez grawitację, oglądając live'a. Zobaczcie, tutaj mamy pociągi, 169 km na godzinę, 3000 metrów od nas, PSG, pośpieszny, nie wiem o co chodzi. Czy psary, nie wiem o co, nie mam PS, może psary, PS to psary, a G, nie wiem, 41-132, widzicie, to jest kolejna podpowiedź, ale zapierdź. Nie zatrzymał Charix, się? Charix, tam hamuluj powoli. Kto? Nie zatrzymał się? Charix? Tak. Nie, jedzie jeszcze, jedzie. Hamuj, hamuj powoli. Ale fajnie, widzę jaką prędkość ma. Ile jest? 2 kilometry masz do mnie. Ja już cię widzę, na torach stoję. Ciśnie, dobra, ciśnie. Zatrzymam się, żeby znowu nie spać z klifu. No wysiadaj tutaj, ale weź spróbuj zrobić animację. Normalnie, otwórz drzwi, wysiądź przez drzwi i tak dalej. Trąb już tam, zatrąb. Na live'ie dopiero widać go. Aha. Słychać coś, bo czy nie? Bo live'a musicie sobie dać +2 prędkości, żeby wyrównać. O, słychać. O, jak światło mruga, patrz. Jest skrót klawiszowy na światło?
Dobry Charix, pa siedzi tam normalnie. Ale żeś kurde, dobra, to ja biegnę do ciebie. Hamuj tu! Cholera, kurde. Ty, ja tam kanciapy nie zamknąłem. Na flachę miałeś wpaść. Dobry. I wyłaź teraz, czekaj, z tamtej strony wysiądziesz. Weź normalnie drzwi otwórz, a ja może... Czekaj. A... Mogę ci otworzyć drzwi. Ja mogę tobie drzwi otworzyć. Patrz, ja mogę wejść do pociągu. O kurde. Jaka dupa jesteś, Charix. Cześć. Dobra. Ale wejdź taka trochę drzwi. Nieprofesjonalnie ubierana. Ty nie mów, że mogę mu pociąg zajmować. Czekaj, bo już jest. Ty, no nie mogę teraz się ruszyć w ogóle. Charix, weź ty wyjdź, bo ja teraz nie mogę się ruszać. Ty weź wychodź z mojego pociągu. To jest napad, kurwa. Weź, idę do drugiej kabiny, ty. Anuluj. No nie mogę wyjść teraz. Ty wlazłeś, czy co? Dobra, ja idę do swojej budki, bo nie mogę z powrotem. Kurwa, co ty zrobił? Cholera, ty wszedłeś za mną, Charix, czy co? Kurwa, o co tu chodzi? Ale to jest fajny taki multik. Zupełny taki multik, nie? Ja, czy jest tak... Szkoda, że jeszcze nie można ten naklepać ten, bo byś zatrzymywał jako drużnik pociągi, by się kradło pociągi. O, jak wchodzi ty. Jak wchodzi, fajnie. Ale patrz, drzwi mogę normalnie otworzyć, nie? A weź, Charix, wyjdź i poczekaj, ja spróbuję wejść. Zobaczę, czy ja mogę usiąść się na tamtym miejscu. Bo musisz ty wyjść, bo jak ty wszedłeś, to chyba mnie zbagowało. Ty, no, taki, no to jest napad. Ale dał, kurde, te zombie. Jak co robił, cholera. Czekaj, ja spróbuję wejść. No właśnie. Wejść przez drzwi. A właśnie, zapomniałem o tej komunikacji tu, no, zobaczymy. Nie, słuchajcie, nie mogę. No i znowu się nie mogę nawet ruszyć, odkręcić, ani nic zrobić tutaj. Hamulec, nawet nie mogę mu hamulca zaciągnąć. No niestety, Charix. O, tutaj coś mi się stało. Dobra, puszczam cię. Charix, puszczam cię dalej, kurde, nie mogłem, baguje mi się, jak tylko wejdę do pociągu, to nie mogę się nawet odkręcić, nie? Także lipa troszeczkę. Puszczam cię dalej, jedź, a na razie chodź, spokój za tobą. Ale piast mu podamy. Wyślij. Dobra. Biegniemy. Chcę zobaczyć, jak ciapąk rusza. Pantograf przedni masz podniesiony. A właśnie, ciekawe, Charix, czy ty do mojej budy... A ciekawe, czy ty do mojej budki możesz wejść drużnika tam, kurde. Chodź i pokażę moje włości. Mogę, bo sprawdzałem. Aha. A, ty nie możesz, tak? Mówisz, a no dobra, okej. Okay. Nie, mogę. A, możesz? A, mówisz, że może, ty, no to nieźle, kurde. A, no to fajnie. A powiedz mi, na światełka masz jakieś skróty klawiszowe? Włączanie, wyłączanie? O! Nie, to pociąg 14, 130. Włączałem reflektor. Aha, myszko manualnie włączał, dobra. No zarąb mu pociąg. Próbowałem, Maksio, nie da się. Ty, Rutkoś, widzisz? Jakoś to ogarniam. Jak będziesz potrzebował pomocy, tu chłopaki fajnie już sporo mi pomogli. Już coś tam mniej więcej wiem. Więc będę w stanie też pomóc. O, patrz, wszedł normalnie. Ty, zobacz, maszynistka. Znaczy, maszynistka pani. Przeszła normalnie tutaj, ale słuchajcie, pociąg 14 na pówki, 133 odjechał. Ale ja go tu nie widzę jeszcze. To patrz, dobra. Inny pociąg projektor. Ja blokuje. Tam dalej. Co? Czekaj, zobaczę, czy cię przez okno widać. Wyjście z budynku. O kurde, tu piszę do knapówki. Do Grześka. Ty jest normalnie, ty, no super to wygląda. Tylko czemu ten efekt deszczu jest, nie? Taki. Pociąg się zatrzymał, na flachę wpada, co tam. Ty, no super, powiem ci, ja dzisiaj na live sporo się nauczyłem, także jeżeli nie oglądałeś, to warto będzie ci live'a może obejrzeć. Nawet. A powiedz mi, Charix, jeszcze ty na tych komputerach widzisz normalnie, że ja tu ci wjazd podałem i tak dalej, na zielono, tak jak teraz na live'ie widzisz? Nie, mam czas na plany. Aha, czyli ty nie możesz tutaj nic zgrzewać, a ja w pociągu nie mogę, nie? Nie. No to chyba dobrze. No dobrze. No fajna kitka, tak. Ale są lepsze. A weź spodnie ściągnij. Ale patrz, mężatko.
Mężatka? Na obrączkę patrzysz? Ty jest dwóch stron. Dwóch stron, to dwóch mężów. Dwóch mężów. Co ona tak stoi? Nie, pewnie, że na spokojnie. Bo to są kastety, a nie obrączki, kurwa. O, odjazd! Ale jak ona na baczność stoi. Mamy pociąg. Mamy pociąg. 14133. 14133 do Góra Włodawska. Dobra, dajemy mu przelot. Ciach. A właśnie, jedną rzecz sprawdzę. Może załapię, jak dam mu od razu tutaj. Wyślij. No a tego to co? O, dał. Dobra, dał. Czyli daję od razu całość. Ja mam kucyk też? O cholera. Każdy wagonik da się rozczepić. No ja próbowałem tam rozczepić u siebie, ale się jakoś rozczepić. Mi nie dało. Nie da się. No właśnie nie chyba. Chodzi a kolega o to, pisze, że da. Ona ma dwie obrączki, o te wagony. Ta, no, aha, no, no, okej, okay, dobra. No tak. O, idzie, idzie, dobra. Jak będziesz ruszał, to mów. Zobaczę, czy tu wagonik da się... I patrz. Prawie coś mogę mu zrobić. By się zdziwił, bo bym pojechał. Ale nie mogę, kurde. Ciekawe, to będzie na pewno zrobione, ale... Ale jeszcze nie. 14133, ale ja nie widzę tego pociągu jeszcze u siebie. Gdzie on jest na tym? Dobra, tak się szybciej przeteleportuje. I no, on wjeżdża zaraz. 14133. 14133. To jest też jakiś gościu. Tak przynajmniej wygląda. Na to. Czekaj, czekaj. Zaraz będzie przelot. Kurde, no zobaczcie, pociąg, no pięknie to wygląda, ta jakość. Szkoda, że nie mogę wejść normalnie do niego. To znaczy wejść mogę. Mogę otworzyć drzwi, mogę zamknąć drzwi, ale nie mogę tam się rozglądać po kabinie. Zamknij drzwi, wyrzuć klucz. To jakiś dźwięk drzwi zamykania. O, nieźle. Ale tam zaraz będziemy mieli pociąg kolejny. Przed... Co, ruszasz, Charix? Nie tu. Oj, kurde. Gdzie? Ruszasz, Charix? Jest kolejny. No to szerokości. Wjazd podany, mechaniku. 14133 jedzie. A, idziemy popatrzeć jeszcze, jak rusza. O! Tak, jeszcze zatrąbił. Zobaczymy dźwięk pociągu tak z bliska. Kurde, nieźle to wygląda. Fajne te dźwięki, kurcze. Wentylatory się załączyły. Nie, nie mam jak ci pomachać, kurde. No. Pa, pa. No i pojechał. Wiesz co, obstawiam, nie wiadomo, ale obstawiam koło 150 zł, wiesz? Będzie kosztowało. No patrząc na to, co teraz jest, to kurde jest bajka, nie? Naprawdę jest fajne. O, ktoś pojechał obok, kurde. No właśnie, są jeszcze bugi. O, patrz, są ludzie w wagonach, nie, tam to też są ktoś na siedział. Gapę. Ale tamte... Co, gracze? Nie, oni nie są pasażerami, oni są... Ale ktoś w pociągu oni też siedział. Oni przyczepili się po prostu z peronów. Aha. Ale jak chcę uspokoić. O, jedzie. Jedzie, jedzie gościu. Tylko trzeba się poduczyć tutaj. Kurwa, jaki dźwięk. O, ale długi, ja pierdzielę. Jak to było w tym filmie? Piłsudski, tak? Kurwa, pojechał. Pieniądze to nie wszystko, jak siedzieli o, i pociągi obserwowali. No nic, moi mini. Co jest? Zobaczcie, coś już się zbagowało troszeczkę. No ja chcę wrócić do do domku i kliknąć na monitor i teraz mi się przywiesiło wszystko. Rzuciło cię do pociągu? No tak jakby gdzieś mnie zabrało, teraz mi się wszystko przywiesiło. Dawid, dzięki za subika. Ale niestety, no i crash to desktop. Jeszcze nie, poczekaj, aż program zacznie odpowiadać, ale chyba na tym zakończymy, słuchajcie, ja już widzę biały, taki mleczny obraz.
I dupa. A ja jadę tym towarowym i wszędzie na czerwonym muszę się zatrzymywać. Najbardziej niewdzięczne. Co ty gadasz? Ale jaja. Ha, widzisz. To nieźle. No słuchajcie, na tym zakończymy. Niestety, kurde, mleczny ekran, nic nie zrobię. Ale zabawa fajna. Dzięki tutaj chłopakom naprawdę sporo rzeczy już ogarnąłem. Myślałem, że na tej stacji będzie katastrofa, ale jednak dało się. Fajnie. Cieszy mnie to bardzo. Fajna zabawa, słuchajcie. Zabawa na naprawdę fajne godzinki. Można zamiast pojeździć sobie pokontrolować. Trzeba się na tym oczywiście skupić. Jakby nie było. Dlatego bierze się ekspresy. No tak. Do kiedyś, dokładnie, Maksio. Myślę, że w tym tygodniu jeszcze zrobimy jakiegoś live'ika. W sensie w tygodniu. Już nie mówię o weekendzie, prawda? Ale spodobało mi się to kontrolowanie, więc być może znowu się pobawimy w kontrolę. Zbierzemy może skład, kilka osób i kilka stacji, kilku maszynistów, jakby się zebrało, to będziemy, będzie lepsza zabawa. Tylko Grzesiek telefonu nie odbierał. A dzwoniłem, cholera. Moi drodzy, no nic, pięknie wam dziękuję za dzisiejszy live. No gierka, kurde, naprawdę zapowiada się fajnie, muszę przyznać. Czekamy do 13 stycznia. Zobaczymy, co to będzie w pełnej wersji. Mam nadzieję, że będzie więcej tych torów i tak dalej do jeżdżenia. A tymczasem, kochani, ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego wieczorku poniedziałkowego i do usłyszanka następnym razem. Dzięki, na razie, cześć czaty, cześć głosowy, siema, papa. Cześć wszystkim. Cześć.